Proszę o przedstawienie projektu pana naczelnika Piotra Machura. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 30 czerwca bieżącego roku kończy się umowa z obecnym wykonawcą firmą Remondis na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Tarnowskich Górach. Dlatego z początkiem roku została przygotowana nowa specyfikacja przetargowa, która została dostosowana do wszystkich zmian przepisów. W postępowaniu została złożona jedna oferta firmy Remondis Tarnowskie Góry na kwotę 31 602 960 złotych i 94 groszy. Okres umowny wynosi 18 miesięcy, licząc od 1 lipca bieżącego roku. Kwota zaproponowana w przetargu przez oferenta stanowi główny czynnik, na podstawie którego wyliczamy stawkę dla mieszkańca. Dodatkowo do wyliczeń bierzemy pod uwagę koszty administracyjne, obsługi systemu, koszty edukacji ekologicznej oraz dodatkowe koszty związane z podpisaniem przez gminę aneksu z obecnym wykonawcą, w którym zwiększono wynagrodzenie w obecnej umowie. Proponowana stawka opłaty za zbiórkę selektywną wynosi 33 zł od osoby miesięcznie. Stawkę podwyższoną, która będzie stosowana w przypadku osób, które w sposób niewłaściwy segregują odpady, proponujemy ustalić na poziomie 66 zł od osoby miesięcznie. Główną zmianą z punktu widzenia gminy w nowej umowie jest zmiana sposobu rozliczenia gminy z wykonawcą usługi. Rozliczenie będzie się odbywać od każdej tony odpadów odebranych od mieszkańców z rozbiciem na poszczególne frakcje odpadów. Inna cena umowna została ustalana za odbiór i zagospodarowanie szkła, inna za papier czy inna za odpady zmieszane. Dlatego bardzo istotna jest właściwa segregacja odpadów przez mieszkańców oraz wprowadzenie dodatkowych działań kontrolnych, które wprowadzimy w najbliższym czasie. Mniejsza ilość odpadów właściwie posegregowanych jest szansą na spowolnienie wzrostu cen w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ten projekt opiniowały trzy komisje. Komisja Budżetowa oraz Komisja Strategii Rozwoju Promocji Turystyki oraz Komisja Środowiska. Poproszę najpierw przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Feliksa Kowalskiego, o przedstawienie opinii. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pana przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Promocji Turystyki, pana Roberta Mrozka, o przedstawienie opinii. Komisja wyraziła opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. I poproszę jeszcze pana przewodniczącego Komisji Środowiska, pana Andrzeja Komenderskiego, o przedstawienie opinii. Nie słychać, panie radny, musi pan mikrofon włączyć. Ma pan mikrofon wyłączony? Jest wyłączony. Teraz już jest pan, tak. Dziękuję, przepraszam bardzo. Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, otwieram dyskusję. Proszę radnych o zgłaszanie się do dyskusji. Zamykam listę. Do dyskusji zgłosiło się 6 radnych. Pan radny Piotr Szczęsny, Jarosław Ślepaczuk, Aleksandra Kurs-Kowron, Janusz Śniedka, Łukasz Garus oraz Janusz Wojewodzic. Proszę bardzo, udzielam głosu pan radny Piotr Szczęsny. Panie przewodniczący, ja również tak. Próbuję się tutaj... Dobrze, panie radny, będzie pan, tak powiem, na końcu tej listy, pan Dariusz Wardaj. Dziękuję bardzo. Piotr Szczęsny, proszę bardzo o zabranie głosu, panie radny. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Zanim zadam pytania, odnoszę się do projektu uchwały i do ustawy. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę to ręce opadają i chyba nie tylko ja, ale inni radni i burmistrz miasta stają się bezradni do tego projektu uchwały, ale może raczej do ustawy. Praktycznie to nie mamy wyboru w momencie, kiedy zgłasza się jedna firma do przetargu, a na terenie powiatu tarnogórskiego 3 takie firmy działa. Oczywiście jest to specyficzna firma, która musi spełniać odpowiednie wymogi. Natomiast to ustawodawca nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów i tutaj gmina niewiele ma możliwości. Natomiast proszę zauważyć, dlaczego tak komentuję. Otóż
Proszę zauważyć, że to no niestety ministerstwa wydają rozporządzenia, zezwolenia, nakazy i obostrzenia dla przemysłu rolno-spożywczego i przetwórczego i nikt się tym praktycznie nie przejmuje. I tak jest od lat, czyli coraz drożej. A ostatni jest konsument, czyli mieszkaniec, który musi zapłacić, bo inaczej to oczywiście będą konsekwencje finansowe. Szanowna Rado, mówię tu celowo o opakowaniach, bo rzeczywiście te produkty, które są produkowane w przetwórniach, to one muszą spełniać wymogi oczywiście unijne. Natomiast myślę, że jest wielka też swoboda. Wielu producentów upraszcza sobie i pakuje w sposób uproszczony liniowo wszystkie produkty. Nawet jabłka są pakowane. Wszystkie właściwie owoce są pakowane na tackach plastikowych lub na tackach styropianowych. Szanowna Rado, no proszę zauważyć, że panie burmistrzu, że to jest wzrost o 57%. Na pewno to każdy mieszkaniec z nas odczuje. Ja nie wiem, na ile zezwala ustawa, aby... Ja wiem, że to jest trudne, że są trudne tematy, żeby można było wprowadzić jakąś taką ulgę, prolongatę dla osób, które no, nie wystawiają kubów komunalnych i kubów na odpady biodegradowalne. Ja od 10 lat nie wystawiam kubła na odpady biodegradowalne, ponieważ mam zbiornik na odpady biodegradowalne, które są potem wyrzucane pod krzewy, pod kwiaty, pod drzewa, nie tylko owocowe, ale również ozdobne te produkty i one całkowicie ulegają degradacji biodegradacji. Natomiast chciałem zadać pytanie burmistrzowi miasta. Właściwie to zastanawiam się, czy to dobrze, że podpisujemy tylko umowę na rok czasu, czy źle, dlatego że może za rok powstanie jakaś firma albo zgłosi się firma do przetargu i określi inne stawki. Może nie wyższe, ale może na tym samym poziomie. Natomiast chciałem zapytać panie burmistrzu, ile udziałów gmina Tarnowskie Góry ma do tej pory w remontisie i czy w ostatnich latach firma uzyskała zysk, czyli jakakolwiek wpłynęła dywidenda do budżetu miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny do dyskusji zaczął się radny Jarosław Ślepaczuk. Proszę bardzo o zabranie głosu. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Może w pierwszej części wypowiedzi chciałbym odnieść się do wypowiedzi pana radnego Piotra Szczęsnego, gdyż no, ma rację, że jakby wiele elementów stawek za odbiór odpadów komunalnych jest niezależny od gminy. Natomiast nie jest tak do końca, że gmina nie ma wpływu, bo to taka ogólna tendencja, że ministerstwo dzisiaj obarcza samorządy oraz firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów. Samorządy szukają winy w złych rozwiązaniach legislacyjnych, zaś posłowie zrzucają odpowiedzialność na radnych, którzy przecież w formie uchwały podejmują tą ostateczną decyzję i ustalają stawkę. I tak to trwa od kilku lat. Kiedy wspólnie analizowaliśmy zapisy projektu budżetu gminy Tarnowskie na 2020 rok, pamiętam dobrze, że wspólnie z radnym Wardą już zwracaliśmy uwagę na ogromne zagrożenie i z przeliczenia kwoty wprowadzonej do budżetu wynikało, że stawka za odbiór odpadów będzie wynosiła co najmniej 30 zł i taką stawkę wtedy podawaliśmy. Natomiast no, drastyczna moim zdaniem propozycja wzrostu stawki z 21 do 33 zł za osobę no, wpłynie bardzo mocno na wydatki mieszkańców Tarnowskich Gór i na pewno wzbudzi ich zrozumiały dla mnie sprzeciw bądź niezadowolenie. Mieszkańcy najczęściej, kiedy stawka się pojawiła, pytają nas, dlaczego Tarnowskie Góry w dwóch takich rankingach, kiedyś wody i
opłat za prowadzenie kanalizacji. Tutaj na szczęście w wyniku wielu działań też podejmowanych przez gminę, co chciałem podkreślić, przez zastosowanie dopłat do taryf ustabilizowała tą sytuację na kilka lat. Natomiast no, trudno mieszkańcom odpowiedzieć i tu w pełni się zgadzam z nimi, dlaczego Tarnowskie Góry są w takiej niechlubnej właśnie czołówce miast. Myślę, że wypada przynajmniej kilka naszych gmin, powiatu podać stawki, jakie obowiązują i tak Radziąków na przykład. Stawka 25 zł za mieszkańca, ulga dla rodzin wielodzietnych zastosowana. Ożarowice 33 stawka, podobnie jak w Tarnowskich Górach. Natomiast, co bardzo ważne, dla osób, które kompostują odpady, opłata wynosi 25 zł. Zbrosławice 19 zł, Krupski Młyn 27, Świerklaniec tutaj rekordzista na pierwszym miejscu czołówki 36 zł, natomiast ulga za kompostowanie 6 zł na mieszkańca. Kalety obecnie, z tego co dzisiaj się orientowałem, mają zlecenie z wolnej ręki, gdyż procedura nie została jeszcze rozstrzygnięta, natomiast stawka wynosi 25 zł od mieszkańca, podobnie Tworóg. Miasteczko Śląskie 25 zł, Gmina Ościenne, Bytom 24,50, Zabrze 24,20. Także tutaj zdaję sobie sprawę, że za chwilę pojawi się argument, że te przetargi niektóre były miesiąc wcześniej, niektóre pół roku. Natomiast też, co ważne, są umowy zawierane w wielu gminach na okres 2 lat, co daje też pewną stabilizację dla mieszkańców, zachowując obecną opłatę. Natomiast żeby nie było, że tylko narzekam na projekt uchwały, to też w formie pytania myślę, że takiego wspólnego do radnych, do burmistrza miasta, jak również do firmy, która wygrała obecne rozstrzygnięcie przetargowe, czy możemy coś zmieniać? Ja uważam, że oczywiście tak, nie tylko możemy, ale powinniśmy, i mówiliśmy o tym w gronie komisji, podejmować bezwzględnie pewne działania. Przede wszystkim weryfikacja, o której dzisiaj pan burmistrz Czech wspominał, osób, które składają deklaracje. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, według tej informacji, którą uzyskałem w interpelacji kierowanej do burmistrza miasta, około 4000 mieszkańców, według szacunków liczby mieszkańców i osób, które złożyły deklaracje, nie płaci za odbiór odpadów komunalnych. To się przekłada stawką prawie 2 zł miesięcznie. Tak, ci, którzy płacą ponad 2 zł miesięcznie, dopłacają do osób, które tych deklaracji nie złożyły. Uważam, że tutaj bezwzględnie należy podjąć skuteczne działania, tak jak urząd bardzo, moim zdaniem, w formie poprawnej prowadzi doręczanie decyzji podatkowych. Tak tutaj też należy no, przejść to miasto, może wzmocnić nakłady na obsługę administracyjną systemu, ale powinniśmy jak najbardziej zmniejszać skalę tych ludzi, którzy dzisiaj, można powiedzieć, wręcz pasożytują na osobach, które uczciwie deklaracje składają do Urzędu Miasta. Program dotacji na przydomowe kompostowniki. No tutaj ta formuła tej jednej złotówki to jest działanie pozorowane, zupełnie moim zdaniem w złym kierunku. Jeżeli chcemy na poważnie, to wzorem gmin, tam gdzie to zadziałało, to jest obniżka rzędu 4 zł, bo ponad 4 miliony wydajemy na odbiór odpadów biodegradowalnych, co daje proste przeliczenie, że można by było bez żadnego pomniejszania wydatków o 4 zł mieszkańcowi miesięcznie obniżyć, bądź tak jak robią gminy i skutkuje to zrobić dotację na zakup przydomowego kompostownika z kwotą, która pozwoli, no nie wiem, rzędu 200 zł na gospodarstwo domowe, tak żeby było to działanie pozorowane, tym bardziej te środki Państwo w umowie zabezpieczyliście w wysokości prawie 4 milionów złotych. Można też wprowadzić no, tak na poważnie dyskusję w gronie miast aglomeracji na temat utworzenia regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. No, to jest dyskusja trudna, zawsze związana z tym, gdzie ta lokalizacja ma być,
szczególnie tutaj nawet nie oddziaływanie nowych, nowoczesnych instalacji, gdzie w wielu miastach europejskich one są nawet w centrach miast, natomiast no, transport odpadów tutaj trzeba zdać sobie sprawę, że lokalizacja dla kilku gmin powiatu powinna być jak najbardziej, najmniej uciążliwa do lokalizacji. Natomiast ta dyskusja, ona musi nastąpić, bo tak drastyczny wzrost odpadów, który trwa od kilku lat i on jakby będzie trwał dalej zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Ochrony Środowiska, to jest to dyskusja, której nie unikniemy jako samorząd. No trudno mówić tutaj na temat monopolu, bo tak się złożyło, że jedna firma i ma pełne prawo do tego, złożyła tylko ofertę na odbiór odpadów, ale jest to jakby sytuacja, która no, stwarza. Nie można tego pewne możliwości takiego właśnie tworzenia monopolu dla danych gmin. Natomiast ja myślę, że gmina nie ma narzędzi, żeby zmusić firmę X z gminy Ościennej do tego, żeby tą ofertę złożyła i była ona korzystniejsza. Kolejny punkt, piąty, który chciałem również poruszyć i przyznaję od razu, jestem wielkim zwolennikiem odbioru odpadów wielkogabarytowych przez gminę. Natomiast nie wiem, czy w tak krótkiej umowie trzy odbiory gmina, zakładając, że ten odbiór kosztuje 6 milionów złotych, przekłada się to tak wprost 2 złote na mieszkańca, gdyby jednej akcji nie było. W ślad słów pana burmistrza Skrabaczewskiego, bardzo często powtarzanych, zanieczyszczający płaci, tak również tutaj. Uważam, że dwie akcje w czasie tak krótkiej umowy wystarczyłyby, a mamy widełki możliwości obniżenia tej taryfy już o 2 złote. Rzecz, która mnie zaskoczyła, nie byłem tego świadomy, że w tej umowie wprowadzamy kwotę zaraz o rzędu prawie 1 000 000 złotych za realizację umowy, która kończy się 30 czerwca. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bez narzędzi, które pozwalają na monitorowanie, o ile tych odpadów zebraliśmy więcej, do czego też pan burmistrz Skrabaczewski przyznał się, że takie weryfikacje w czasie pandemii były utrudnione. No, bo jakby bardzo trudno mi zrozumieć, że firma, która nas obsługuje, daje nam fakturę na prawie 1 000 000 złotych. Ponadto, moim zdaniem, choć tu chciałbym, żeby pan burmistrz potwierdził, nie została zrealizowana jedna obsługa odbioru odpadów wielkogabarytowych w roku 2020. Ja niestety nie dostałem odpowiedzi na tą interpelację, ale na komisji pytałem o to i taką odpowiedź uzyskałem, co też stanowi koszt sięgający ponad 1 000 000 złotych. I jakby wrzucenie tej kwoty do nowych stawek, no dla mnie jest przynajmniej niezrozumiałe. Prosiłbym tutaj o szczegółowe wyjaśnienie, czy te odpady, te nadwyżki były ważone, w jaki sposób wyliczyliśmy 1 000 000, a dlaczego tylko 1 000 000, a nie na przykład 5 000 000, takiej faktury nie było. No tutaj mam pewne wątpliwości i bardzo proszę o wyjaśnienie. Już tak na zakończenie, bo nie chciałbym przedłużać obszarów, których powinniśmy jako Rada mieć świadomość swoich kompetencji, narzędzi, jest kilka, co najmniej kilka. Jakbyśmy próbowali szacować, jaki one mają wpływ na wysokość taryfy, to ja uważam, że nie mniejszy niż 40%. I uważam, że takie działania musimy podejmować. Jesteśmy wręcz na nie skazani, bo w przeciwnym razie wielu mieszkańców będzie miało bardzo niską albo wręcz utraci zdolność do pokrywania opłat. Dla rodziny pięcioosobowej wzrost opłaty miesięcznej o 55 zł, a rocznej o prawie 600 zł wywoła zrozumiałe oczywiście dla mnie niezadowolenie i apeluję tutaj, abyśmy w trakcie trwania nowej umowy podejmowali jak najwięcej tych działań, również ekologicznych, aby kolejne wzrosty, jeżeli będą konieczne, miały jak najniższy wymiar. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie radny. Kolejna do głosu zapisała się radna Aleksandra Kruskowron. Proszę bardzo o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Zgadzam się z moimi przedmówcami. Wiem doskonale, że samorząd jest zakładnikiem zapisów ustawowych. No i niestety
ma niewielki wpływ na całą sytuację. Ale szanowni państwo, pan naczelnik na obydwu komisjach powiedział, że w ościennych gminach jest taniej, ponieważ przetargi były robione szybciej. W związku z powyższym zadaję pytanie, dlatego nie ogłoszono przetargów w styczniu, bądź jeszcze w grudniu zeszłego roku. Proszę nie przykrywać się zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych, bo jeżeli by to zrobiono w grudniu, to procedurę można było prowadzić w trybie starej ustawy Prawo zamówień publicznych. Chciałam zapytać, bo przeczytałam wyraźnie, czyli dokładnie interpelację pana Jarosława Ślepartuka. Pan Jarosław zapytał, czy były wysłane zaproszenia do przetargu. Odpowiedzieliście państwo, że tryb przetargu nie przewiduje wysyłania zaproszeń, to ja pytam. Czy zostały wysłane informacje o przetargu na podstawie artykułu 130 ust. 3 Prawa zamówień publicznych? Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy może poinformowanie podmiotów zewnętrznych doszłoby do takiego poinformowania, no to może byłby ktoś jeszcze zainteresowany. Kolejna rzecz jest taka. 1 000 000 złotych. Szanowni państwo, kontaktowałam się z Regionalną Izbą Obrachunkową, która powiedziała, że analizuje uchwały PO, ale to zdaniem osoby z Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozwolę sobie zacytować, to Rada ma obowiązek, do radnych pozostaje ocena, czy w państwa mieście zaproponowana wysokość stawki spełnia ten wymóg i czy przełożona państwu kalkulacja jest prawidłowa. Szanowni państwo, 2019 rok, podwyżka o 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych aneks. Jeżeli przełożymy to na liczby, to jest złotówka. Jeżeli byśmy w 2019 roku w czerwcu podjęli uchwały o tym, że mieszkańcy płacą złotówkę więcej, obecnie byłaby stawka 22 zł i podwyżka dotyczyłaby stawki 32 zł. 10 zł jest stawką. Wszyscy mieszkańcy, nie żyjemy w oderwaniu, wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja na rynku i że cena śmieci drastycznie wzrasta. Ale to by było 10 zł, a nie tak, jak jest obecnie. W związku z powyższym pytam, dlaczego burmistrz wówczas zaniechał podniesienia tej stawki o tą złotówkę. To była tylko złotówka albo i aż złotówka. Chciałam zapytać, czy jest według wiedzy służb finansowych, jest podstawa prawna do zaliczenia aneksu z 2019 roku do umowy, która się kończy 30 czerwca 2021 roku, do stawki, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. To są takie pytania, które rzucają się na w związku z tymi podjętymi bądź nie podjętymi działaniami. Ale szanowni państwo, tutaj się zgadzam w 100% z moim przedmówcą co do kompostowników. Ja rozumiem jeszcze raz, jesteśmy zakładnikami procedury, ale dlaczego nie zrobimy czegoś, żeby tym mieszkańcom ułatwić przejście z jednego systemu na drugi? Przeliczyłam, szanowni państwo, ile płacimy za bio-śmieci. Szanowni państwo, nasze bio-śmieci według nowej umowy będą nas kosztować prawie 4 miliony złotych. Prawie 4 miliony złotych. Jeżeli musimy zacząć oszczędzać na śmieci, na jakich śmieciach jesteśmy w stanie zaoszczędzić? Właśnie na bio. Nie zaoszczędzimy na plastiku, na żadnych innych, na pewno nie na metalach, bo jak państwo widzieliście na tej prezentacji, metale cały czas nam systematycznie spadają. Więc na czym możemy zaoszczędzić? Możemy zaoszczędzić na bio, przekonując mieszkańców Tarnowskich Gór do tego, żeby zaczęli kompostować. Można powiedzieć, że to jest tylko albo aż 50% mieszkańców. Jeżeli, szanowni państwo, podjęlibyśmy jakieś działania związane z propagowaniem kompostowania, przypuszczam, że z tych 6 milionów, z tych paru milionów złotych jesteśmy w stanie co najmniej o 30-40, a nawet 50% zejść z ilością tych bioodpadów. Mówię to na przykład na podstawie doświadczenia zawodowego i zrobienia rozeznania w gminach ościennych, które zastosowały zniżkę
zniżkę za bioodpady. I tutaj, Szanowni Państwo, złotówka, tak, to jest ruch pozorowany. Wydaje mi się, że powinna być ta zniżka większa, ale też nieznacząco większa, tak jak jest w gminach, gdzie jest 90% budynków jednorodzinnych. Więc powinna być większa, ale co powinniśmy zrobić? Co Państwo powinniście zrobić? Co powinien zainicjować Pan Burmistrz? Szanowny Panie, wydaje mi się, że rozdanie kompostowników, które w drodze przetargu kosztują 70-80 zł, na pewno zmotywowałoby mieszkańców, nawet tych małych, mieszkających na tych małych działeczkach, w tych domkach drzewiowych, gdzie naprawdę działka jest niewielka, jeżeli ten kompostownik będzie estetyczny, świetnie wyglądał, to ci mieszkańcy też zaczną kompostować. I ci mieszkańcy także będą oddawali mniej śmieci. Dlatego pytam, czy planuje Pan w najbliższym czasie, Panie Burmistrzu, wdrożyć system rozdawania kompostowników dla mieszkańców naszego miasta. Zadałam wczoraj pytania, jakie są zaległości. Tu już kolega Ślepaczuk wspomniał o tych zaległościach. Prosiłam także o przedstawienie, ile jest rodzin wielodzietnych, bo kolejne pytanie, czy próbowaliście Państwo rozeznać ulgi dla rodzin wielodzietnych? Wiemy dobrze, że dla rodzin wielodzietnych ta podwyżka będzie drastyczna. I ja rozumiem, że zaraz usłyszę odpowiedź, że tak, że mają dodatkowe dochody w postaci 500+, ale Szanowni Państwo, wiemy, jaka jest inflacja i wiemy dobrze, że sytuacja rodzin wielodzietnych no niestety nie polepsza się. Dlatego pytam, czy planuje Pan być może w najbliższej przyszłości, Panie Burmistrzu, zaproponować jakieś rozwiązanie dla rodzin wielodzietnych. Szanowni Państwo, to tyle z mojej strony. Bardzo bym prosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu zapisał się radny Janusz Śniedka. Proszę bardzo o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Obecnie różne organizacje Rady Dzielnic prowadzą akcje sprzątania na terenie miasta Tarnowskiej Góry. Fakt powstawania różnych dzikich wysypisk jest widzialny w każdej dzielnicy. Radni piszą interpelacje w tej kwestii i skąd to się bierze, Panie Burmistrzu? Czy Pan, Panie Burmistrzu, posiada takie statystyki przekazywania odpadów poremontowych do PSZOK-ów? Bo widzimy wszędzie, że ten problem śmieci poremontowych pojawia się w lasach, w różnych miejscach, w dzielnicach. A może należałoby zwiększyć, Panie Burmistrzu, limit na mieszkańca do 2 ton? Może ta akcja informacyjna jest zbyt słaba, Panie Burmistrzu, że te śmieci lądują w lasach, w tych miejscach, w których piszemy w interpelacjach. Może należałoby zwiększyć punkty PSZOK. Pan powie oczywiście, że to wielokrotnie podroży znowu, ale czy mamy do wyboru środowisko, czy musimy się z tym zmierzyć? No ja po prostu chciałbym poznać od Pana tu dzisiaj takie kartoteki, które są prowadzone. Z pewnością Pan ma, bo Pan na pewno nadzoruje ilość śmieci dostarczanych do PSZOK-ów i myślę, że Pan nam to dzisiaj przedstawi. Kolejna sprawa, czy Pan Burmistrz zamierza zmienić uchwałę z 2012 roku w sprawie wyboru metody wyboru opłat za gospodarowanie komunalnymi? Czy Pan Burmistrz zmierza w kierunku decyzji, żeby mieszkańcy Tarnowskich Gór płacili w przeliczeniu za zużycie wody? Dlaczego tak pytam, Panie Burmistrzu? Bo z danych otrzymanych przez tutaj z interpelacji Pana Radnego Jarosława Ślepaczuka, który dzisiaj nam tutaj zacytował te dane, no zatrważające dane dotyczące ilości mieszkańców na pobyt stały i czasowy, a ujętych deklaracji. Tak jak Pan Radny wspomniał, to jest 4000 różnica mieszkańców. Jeżeli to pomnożymy sobie tylko i wyłącznie o tą dzisiejszą stawkę razy 12 miesięcy, to około 1 000 000 zł. I tu Pan Radny ma rację, że w tym zakresie powinniśmy tych skontrolować
te ilości deklaracji. Oczywiście ten model jest w ogóle nie do przyjęcia, tak jak wzrostu opłat za śmieci. I kolejne pytanie. Czy pan burmistrz spodziewa się zaskarżenia do WSA decyzji przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe? W wielu gminach spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe skierowały do WSA skargi, żeby przeciwdziałać tak drastycznym podwyżkom. Panie burmistrzu, no kolejne pytanie rodzi się w sprawie odsetek śmieci objętych recyklingiem. Proszę nam tu podać, bo na pewno pan takie dane posiada, za 2020 i 2019 rok. Patrząc w kierunku, szanowni państwo radni, że w 2025 roku ten odsetek wzrośnie do 55%, a prawo polskie przewiduje kary finansowe dla samorządów za niewiązanie się z celów. Panie burmistrzu, czy osiągniemy ten cel zakładany? Jakie działania podejmuje Urząd Miasta w zakresie zwiększania tego odsetka śmieci objętych recyklingiem? Tutaj pani radna poruszyła temat bioodpadów. Także też powinniśmy się tu zapytać pana burmistrza i tak pytam tutaj na forum, jak wyglądają te kontrole bioodpadów w Tarnowskich Górach? Pan oczywiście powie, panie Śniedka, pandemia, ograniczenia, niemożliwości. To ja pana pytam, niech pan nam przedstawi, panie burmistrzu, plan kontroli na drugie półrocze 2021 roku. Jeżeli pan to uzasadni i powie, że takie, a takie kontrole były przeprowadzone w tym i tym zakresie, to my pewne rzeczy tutaj będziemy mogli szczerze na to spojrzeć. A na dzień dzisiejszy tak drastyczna podwyżka jest nie do przyjęcia. To jest stanowcze nie. To trzeba w tej chwili, na tej sesji powiedzieć dość. I najważniejsze, co chciałbym zapytać pana, panie burmistrzu, jako organ, który opracowuje tutaj przyszłe cele w naszym mieście. Wielokrotnie pan to wspomina i mówi nam tutaj, jakie pan wdroży ograniczenia przyszłych wzrostów opłat? Jakie nowatorskie rozwiązanie pan zaproponuje dzisiaj przedsiębiorcom, mieszkańcom na kolejne lata w Tarnowskich Górach? Czy mieszkańcy Tarnowskich Gór, panie burmistrzu, są skazani na to, na te kroczące wzrosty opłat? Czy ma pan jako włodarz tego miasta, czy już jest pan wypalony po prostu i pan nie ma żadnych tutaj naszych w stosunku do nas i do mieszkańców propozycji? Jakie propozycje obniżenia kosztów opłaty za śmieci? Takie nowatorskie propozycje. Czy pan się zgodzi na jakieś nowatorskie rozwiązania w Tarnowskich Górach? Niech pan nas tu dzisiaj na sesji Rady Miasta, bo ten forma uzasadnienia nie jest do tego projektu uchwały, jest po prostu nie do przyjęcia i myślę, że pan powinien wyczerpujących odpowiedzi udzielić przy takim punktu porządku obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu zapisał się radny Łukasz Garus. Proszę bardzo o zabranie głosu. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni zebrani. No, nie jestem zadowolony z projektu uchwały ze stawki. No, można powiedzieć wręcz, że jestem bardzo niezadowolony, ale chyba nie ja jeden. Jak to słusznie koledzy radni zauważyli, są gminy sąsiednie, nawet gdzie te stawki są niższe. Radzionków 25 zł, u nas 33. No, czy zrobiliśmy wszystko? Czy pan burmistrz zrobił wszystko, żeby zmniejszyć skalę podwyżki? Nie jestem do końca przekonany. Czy prowadzono rozmowy z innymi firmami? Tutaj pani radna Ola Kruskowron, Aleksandra Kruskowron wskazywała, można było inne firmy zaprosić, skonsultować się, zasięgnąć opinii. No jeżeli mamy, czekamy biernie na jedną ofertę, to bądźmy pewni, że ta oferta będzie wysoka. A generalnie firmy odbierające odpady tak sobie chyba podzieliły trochę rynek. Jeżeli nie będziemy robić nic, to będzie tak dalej, albo będzie i gorzej. Odnoszę wrażenie, że coś jakbyśmy przespali. Czy może dało się ten przetarg, który był, unieważnić, powtórzyć, kontaktować się z większą ilością firm, żeby jakąś konkurencję wymóc na oferentach?
Będę prosił o odpowiedzi na takie pytania, ale jeszcze dalej chciałem kontynuować. Taka ogólne pytanie i ogólna tendencja, bo tu też koledzy radni, między innymi przedmówca Janusz Śniedka wskazywał na segregację odpadów, może na innowacyjne podejście do zbiórki niektórych odpadów. Może trzeba właśnie coś innowacyjnie podejść, czy na etapie, na poziomie miasta, może na poziomie kraju. Mamy przedstawicieli partii rządzącej, może niech przekażą gdzieś wyżej, może nas też ktoś słucha. W innych krajach są kaucje za butelki plastikowe, na przykład w Niemczech. No w Polsce nie ma. O ileż mniej mielibyśmy odpadów, o ileż byłoby to wszystko tańsze, gdyby jednak taka kaucja była. Kaucja na butelki szklane po piwie. W Czechach to się da robić od wielu, wielu lat. W Polsce jakoś nie bardzo. Wrzucam odpady do pojemnika takiego zbiorczego przy bloku. No to widzę, ile jest plastików, ile jest butelek plastikowych, ile jest butelek szklanych. 3/4 tego tam w ogóle nie powinna być. Byłoby taniej. No na dzisiejszej sesji tego nie załatwimy, bo to jest dłuższy temat do wzięcia się, uporania z tym problemem. Co do jeszcze wysokości stawki na tle innych miejscowości czy ościennych, zwracam uwagę, że w Tarnowskich Górach mamy kilka osiedli mieszkaniowych. Zabudowa jest intensyfikowana, także i w centrum miasta. Wydawałoby się, że łatwiej te odpady odbierać niż przy zabudowie rozproszonej, co powinno wpłynąć na jednak niższą stawkę, ale nie, my mamy jednak wyższą. Myślę, że tu należało działać na etapie przetargu lub właściwie przed przetargiem, bo teraz to już właściwie wszystko leci z automatu. Wysokość oferty dzielimy przez ilość odbiorców, dzielimy przez 12 miesięcy, no i matematyka, wychodzi nam stawka. Cóż tu możemy więcej zrobić? Dlatego wydaje mi się, że no, odnoszę wrażenie, jakbyśmy coś przespali. Jak już rozmawiamy o odpadach, o sposobach na zmniejszenia stawki, no, wydaje mi się, że poziom segregacji no, mógłby być lepszy. No znowu mój własny przykład. Wrzucam te odpady do pojemników przy bloku. Wiele jest tam pomieszanych odpadów. Nie wszystko trafia tam, gdzie trzeba. Jak to zmienić? Może jakaś akcja edukacyjna taka z prawdziwego zdarzenia, trafiająca do ludzi. Sama ulotka, gdzie co wrzucać, to może być za mało. Zastanawiam się też nad takim tematem, no bioodpady w bloku są pojemniki, ale tam nie trafia za dużo tych bioodpadów. W bloku też się wytwarza bioodpady i to wcale nie mało. Jak ten temat rozwiązać? Niech pan burmistrz coś wymyśli, może razem coś wymyślimy. A jeszcze co do samej uchwały, no jak pan burmistrz sądzi, jak koledzy radni sądzą, jaki będzie odbiór społeczny tej uchwały i tego wyniku przetargu? No wydaje mi się, że będzie bardzo negatywny. No, z arytmetyki rozkładu poszczególnych sił politycznych w Radzie wynika mi, że jakkolwiek ja bym nie zagłosował, jakkolwiek by nie zagłosował Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, to ta uchwała przejdzie. Ale niech ona przejdzie, ale nie bezrefleksyjnie. Od odpowiedzi burmistrza na zadane przeze mnie pytania i przez moich kolegów radnych warunkuję głosowanie za lub przeciw tą uchwałą, tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu zapisał się radny Janusz Wojewodzic. Proszę bardzo o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowna Rado, ja chciałem kilka też takich moich wątpliwości zgłosić, ponieważ byłem uczestnikiem też komisji, na której rozmawialiśmy na temat mniej więcej
warunków, jakie będzie musiała spełnić nowa firma, nowy operator, jeżeli by się zmienił, nie? Powiem tak, nie było tam w ogóle rozmowy o stawkach, bo wtedy to jeszcze, te całe komisje były jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu. I trudno było mówić o stawkach, ale kurczę, powiem tak wprost, pan burmistrz skłaniał się do tego, że one będą raczej bliżej Radzionkowa niż Świerklańca, nie będę czarował, bo mówił, że 30 zł to my raczej nie przekroczymy, takiej był dobrej myśli może. No niestety się nie udało, jesteśmy chyba w czołówce tutaj regionu teraz, co mnie się bardzo niestety nie podoba, bo dla mojej rodziny to jest obciążenie 720 zł rocznie więcej. Ja sobie z tym poradzę, ale kurczę, ile jest takich rodzin, gdzie jedna osoba pracuje, mając trójkę dzieci, już nie mówię o większej ilości dzieci, to po prostu dla nich to jest gwóźdź do trumny. Po prostu oni przestają funkcjonować jak normalna rodzina, zaczynamy im dokładać z każdego socjalu, gdzie się tylko da. Bo to naprawdę jest dużo dla mniej zamożnych ludzi. Ja cały czas jestem zwolennikiem budowy jednak jakiejś instalacji do termicznej utylizacji odpadów. Czy się to komuś podoba, czy nie, nas to też czeka. I chciałbym, żeby Tarnowskie Góry nie odpychały od siebie tego tematu, tego problemu, tylko się na nim pochyliły i wspólnie z jakimiś gminami ościennymi, albo jeżeli nie będzie chętnych, to nawet sami jednak wymyślili coś, co nam wszystkim przyniesie korzyść. Znam taki przypadek w Niemczech. Budowa właśnie takiej instalacji do termicznej utylizacji odpadów w niewielkiej miejscowości. Wiadomo, że społecznie ciężko się sprzedaje takie tematy. Ale tam ktoś wpadł na genialny pomysł, że do iluś, nie wiem, chyba tam 4 albo 5 kilometrów od swojej siedziby była tam instalacja PEC-u. Ta instalacja została do tego włączona i do 5 kilometrów od źródła mieszkańcy kupowali ciepło albo dostawali w bezpośrednim sąsiedztwie za darmo, albo naprawdę na tak preferencyjnych warunkach. No że kurczę, każdy jednak się zastanowił, czy może to nie jest korzystne, bo umówmy się, to na pewno nie jest szkodliwe dla środowiska, bo sami wiecie, jakie ustawodawca teraz na wszystkich przedsiębiorców nakłada rygorystyczne parametry. Nowe baty związane z ochroną środowiska, które wchodzą od przyszłego roku, po prostu zakładają tak, że spaliny z takich właśnie, nie wiem, niekoniecznie spalarni, z gazowywarni, mają lepsze parametry niż praktycznie powietrze, które nas otacza. Także naprawdę to nie jest w ogóle problem. Chciałbym się też jeszcze zastanowić, czy nie można by zadziałać na zasadzie jakiegoś takiego soft startu i przez początkowy okres Halo, jest pan radny Janusz Wojewodzic z nami? Bo przerwało. Halo, panie Januszu. Słyszy nas pan? Ja do pana radnego sobie przedzwonię. Tak, słyszę. Pan radny Janusz Nietka, rozumiem, ale pan Janusz Wojewodzic. To może przejść do kolejnego, a tak, Janusz dokończy. Dariusz Warda, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Temat związany z opłatą za śmieci zawsze był tematem, który budził wśród mieszkańców, ale i też i radnych wiele emocji. Tak jest tym razem. Ja uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach komisji, na których były omawiane te sprawy. Próbowaliśmy szukać różnych rozwiązań, również rozwiązań związanych właśnie z utworzeniem spalarni, powiedzmy, śmieci w Tarnowskich Górach po to, żeby jednak zaoszczędzić te kilometry wywożonych śmieci do Gliwic i automatycznie też, żeby wykorzystać to ciepło właśnie do ogrzewania budynków, czy być może do ogrzewania wody, która
które w tej chwili też tą wodę otrzymują i to ciepło z Weoli, ciepła południe. To by było dobre rozwiązanie, natomiast no wiemy, że jest to niemożliwe na chwilę obecną, bo i koszty, i same przepisy, które uzależniają nie tylko od naszych decyzji, ale również od decyzji na wyższym szczeblu. Dzisiejszy czas to już jest taki moment, kiedy właściwie my jesteśmy pod ścianą i specjalnie nie możemy wiele zrobić. Dziwię się trochę, bo były te komisje, wszyscy radni o tym wiedzieli, tylko nieliczni brali w nich udział, przedstawiali swoje propozycje. Większość tych propozycji na tych komisjach nie było przedstawionych, bo radni nie brali w tym udziału. Dziwię się również odnośnie tego, że jest dzisiaj tak mocno podejmowana sprawa kompostowania śmieci i tej niskiej opłaty rzeczywiście jako ulgi za to, jeżeli ktoś by chciał to robić. Ale nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że myśmy jako Rada tą ulgę podnosili i decydowali o tej wysokości, podnosząc ręce właśnie za tym, nie tak dawno chyba w sumie i chyba się nie mylę. Więc to dla mnie też jest duże zdziwienie, że dopiero dzisiaj takie różne głosy właśnie są i różne propozycje w tym ostatnim momencie. Zadaję sobie pytanie, czy naprawdę to powoduje, że dziś tak się dzieje, to ta kamera i ta transmisja i pokazanie się i bicie piany po prostu no po to, że jesteśmy ludźmi, którzy bardzo dobrze chcemy, a ten zły burmistrz nie wymyślił. Panie burmistrzu, może pan coś wymyśli, może pan coś zrobi, no może wspólnie coś zrobimy. No gdzie byliśmy do tej pory? Ja powiem w ten sposób. Oczywiście, ja uważam również, że kwota jest wysoka przede wszystkim dlatego, że procentowo ona mocno skokowo wzrasta. Natomiast jeżeli popatrzymy i zadam pytanie inne, 33 zł, możemy porównywać do gminy, ale jakbyśmy nie porównywali, byśmy mieli wziąć te 33 zł i iść na zakupy, to co my tam wielce świat zwołujemy? No nie zwołujemy tego świata, nawet jeżeli tych dzieci będziemy mieli dwójkę, trójkę na utrzymaniu i rzeczywiście trzeba będzie tą kwotę zwiększyć. No licząc na rok to jest dużo, ale możemy każde wydatki liczyć na rok i będzie jeszcze więcej, bo też musimy mieć świadomość, że nikt za darmo nam tych śmieci nie wywiezie. Jeżeli rzeczywiście na tych komisjach zwracaliśmy często uwagę, że trzeba doprowadzić do tego, żeby zachęcić również inne firmy, żeby stworzyć im warunki. Jeżeli takie warunki zostały stworzone, a te firmy nie przystąpiły, to my możemy nawet telegramy do tych firm pisać i mówić, przyjdźcie do Tarnowskich Gór, bo jest robota do wzięcia. Firmy szukające roboty wiedzą o tym, że ona tutaj jest i na pewno by się zgłosiły. Dlaczego tak jest, że nie ma właśnie tych chętnych? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest temat bardzo złożony. Natomiast prawda jest też taka, że przy składaniu tych różnych propozycji, również przez moją osobę, no nie udało mi się znaleźć takiego kierunku, który spowodowałby, żeby ta cena nie była podnoszona do góry. No nie udało mi się. I ja sobie nie mam nic do zarzucenia, bo nie wymyśliłem nic i niestety, ale konsekwencje dzisiejszego głosowania no biorę też na siebie, bo nie mamy innego wyjścia, bo 1 lipca ktoś musi te śmieci wywozić. Bo nie wyobrażamy sobie sytuacji takiej, że nie mamy firmy albo toczymy jeszcze jakieś przetargi albo z wolnej ręki startują firmy, które mają się zgłosić i nie zgłasza nic, nikt. No nie jest to możliwe do zrobienia, dlatego wiem, że temat jest trudny, ale też nie wykorzystujmy go do tego, żeby sobie po prostu jakąś tam już nie wiem, czy kampanię robić, czy coś takiego, bo to naprawdę nie jest dobre miejsce, ani dobry czas. Ja mam tylko jedno pytanie. Panie burmistrzu, w związku z tym, że my mamy udziały w firmie, która wygrywa przetargi, mamy pełny wgląd w dokumentację. Ja chciałbym tylko spytać, czy wysokość zysku wypracowanego za rok 2020 przez tą firmę znacząco odbiega na plus, czy na minus, czy jest porównywalny z poprzednimi dwoma, powiedzmy, latami. Czy jest to w ten sposób, że firma obsługująca Tarnowskie Góry zarabia na tym jakieś krocie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wrócił do nas pan radny Janusz Wojewodzic. Słyszy nas pan? Panie radny? Bo chciałbym, żeby pan dokończył swoją wypowiedź, a przed chwilą z panem rozmawiałem, tak więc był z panem kontakt. Panie radny Janusz Wojewodzic, jest pan z nami? No nie wiem, jakie są problemy techniczne, widzę. Szanowni radni, ja się pozwolę sobie szybciutko skontaktować z panem radnym, bo nie chciałbym, temat jest dosyć ważny.
Dobrze, pan radny tutaj przez rozmowę telefoniczną ze mną na razie się wycofał, mówi, że nie ma, ma problemy techniczne, tak więc to, co powiedział, na to by chciał odpowiedzi, na resztę, że tak powiem, nie będzie się już z nami tutaj łączył. Tak więc tak, szanowni państwo, zanim udzielę głosu, poproszę pana burmistrza o odpowiedzi. Ja chciałem jeszcze tutaj zadać pytanie panu radnemu Jarosław Ślepaczuk, ponieważ pan tutaj stwierdził, że nie dostał pan odpowiedzi na interpelację. Chciałem to sprostować. Panie radny, czy chodzi panu o interpelację w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi z dnia 13 kwiecień bieżący rok? Pan radny Jarosław Ślepaczuk. Panie przewodniczący, na tą dostałem. Ja w ubiegłym roku, bodajże w miesiącu lipcu, teraz akurat nie mam przed sobą tej interpelacji, pytałem o przyczynę i wnioskowałem o akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych. To było w czasie pandemii. Na tej, to znaczy ja się nie żalę, że jej nie dostałem, natomiast nie umiem jej odszukać w ogóle nigdzie, a interpelację mam wysłaną na pewno. Dobrze, to ja to sobie sprawdzę i później, że pan też. Natomiast panie przewodniczący, to nie jest formą jakiegoś zarzutu, bo gdyby mi zależało, to ja bym się upomniał, ale chciałem sprawdzić, czy ta akcja odbioru zgodnie z umową się odbyła i niestety i od mieszkańców osiedla i w moich dokumentacjach nie znalazłem potwierdzenia tego i dlatego pytałem też pana burmistrza, ale nie jest to zarzut do przewodniczącego, bo miałem czas się upomnieć. Okej, dziękuję panie radny. Poproszę teraz pana burmistrza o odpowiedzi do zadanych pytań. Poproszę w takiej kolejności. Pan burmistrz Skabaczewski, później poproszę pana naczelnika Piotra Machurę, aby ewentualnie uzupełnił. Ja na koniec zabiorę głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Właściwie trudno zdecydować się, od czego rozpocząć, żeby nie jakby rozwodnić tematu, nie stracić tutaj bardzo dużo czasu, bo dyskutujemy o tym od już wielu, wielu dni. Tak jak pan radny Warda powiedział, było wiele komisji, bo były komisje te przed sesją, ale były komisje specjalnie zwoływane, połączone, zresztą o które wnioskowaliśmy, żebyście państwo też mieli podobną wiedzę do tej, którą my mamy, no bo trudno rozmawiać o tym temacie i trudno podejmować tą uchwałę, ja to przecież rozumiem również, nie mając pełnej wiedzy, bo jeżeli się tej wiedzy nie ma, no to wtedy formułuje się różne takie to się mówi, myślenia życzeniowe, takie wishful thinking, jak to mówią starożytni Rzymianie. A my nie jesteśmy tutaj od, myślę, wybrani przez mieszkańców państwo, a burmistrz i jego urząd do realizacji po to, żeby myśleć życzeniowo, tylko żeby po prostu działać. Bo padły tu takie sformułowania, że to jest drastyczna podwyżka i ja się nie zgadzam na tą drastyczną podwyżkę. Ja się też nie zgadzam. Burmistrz, ja, Piotr Machura, wszyscy, którzy się tym zajmują, jesteśmy mieszkańcami miasta i jakby tworzenie takiego wrażenia, że my tu zacieramy ręce i się cieszymy, ach, wreszcie jest podwyżka i to my tym mieszkańcom teraz dołożymy, to jest coś po prostu, co mi się nie mieści w głowie. No nie jesteśmy już w czasach zaborów, nie jesteśmy, nie wiem, w państwie pruskim, tylko jesteśmy w wolnym kraju, tworzymy wspólnotę samorządową, wszyscy mieszkańcy i my pracując tu już trochę czasu, nie pierwszy rok, no dokładamy wszelkich naszych starań, żeby po prostu w Tarnowskich Górach się mieszkało jak najlepiej. I można mówić, że miasto jest, nie wiem, wysoko w rankingach, że jest drogie, natomiast mieszkańcy ościennych miast głosują nogami albo inaczej kupowaniem domów, nieruchomości, działek i mamy na nasz teren bardzo mocny ruch, z czego się ogromnie cieszymy i to jest właśnie sposób na to, żeby było jeszcze lepiej. Natomiast no, trudno obrażać się na rzeczywistość. Jeżeli ktoś mówi, że drastyczne podwyżki, niespotykane z radnych, no to ja jestem troszkę przerażony, to znaczy, że co, że nie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym, że nie słucha wiadomości, nie czyta
nie wie tego, co się dzieje wokół nas. No już nie odnoszę się tam do jakichś tych mediów, powiedzmy, internetowych, ale to wszędzie jest ten sam problem, w całej Polsce jest ten sam problem. Nagle skokowo rosną te opłaty. No to nie jest tylko nasza sytuacja. No jeżeli nie tylko nasza, no to z czego wynika? No to trzeba sobie zadać pytania, że są jakieś problemy systemowe, które spowodowały, że tak drastycznie rosną opłaty. Niestety, co nie jest popularne, bo wszyscy mówimy o tym, że trzeba chronić środowisko, że zatruwamy jako ludzie to środowisko. Natomiast ochrona środowiska kosztuje. Najlepiej nam to pokazuje na przykład wzrost certyfikatów na emisję CO2, czyli ileś lat temu to było 3 euro, a teraz jest 50 euro. To, co nasza energetyka musi, że tak powiem, płacić. Myśmy wdrożyli tą rewolucję śmieciową w 2013 roku, no dlatego, że Polska, że powstała nowa ustawa sejmowa do tego rozporządzenia i wdrażamy jakiś model ochrony środowiska, który jest wymagany nie tylko u nas, ale w całej Unii Europejskiej. Wcześniej była umowa z firmą Remondis. Każdy z nas, ja miałem osobno, każdy z właścicieli nieruchomości miał osobno i nikt nawet nie wiedział, że jest jakiś problem. Były kubły, opłaty były bardzo niskie, nie były podnoszone przez kilka lat i nagle się to zmieniło. Ta sama firma, więc tu też zwracam uwagę, że nie zmieniła się ani firma, ani właściciel tej firmy. Dalej jest to firma kiedyś Redman, teraz Remondis. Ta firma to też jest firma, w której gmina ma, bo takie padło tutaj pytanie, dalej 34% udziałów, czyli jesteśmy w tej firmie, mamy udziały, mamy wgląd właśnie w wyniki finansowe firmy i za ubiegły rok jeszcze nie ma zatwierdzonego sprawozdania, ono będzie 23 czerwca, ale z tego, co już przygotowuje zarząd spółki, wiem, że ten zysk będzie mniejszy niż to było w latach ubiegłych. To jest około 1 100 000 zł przy przychodach bliskich 50 milionów zł, więc ta zyskowność to jest 2%. To nie jest tak, jak mówiliśmy kiedyś i walczyliśmy przez wiele lat z tematem wody. No i tu też chciałbym zwrócić uwagę, że działaniem burmistrza i jego służb doprowadziliśmy do tego, że taryfy, które w tej chwili w Tarnowskich Górach obowiązują, to są taryfy sprzed 5 lat, także nie wzrosła przez 5 lat cena wody. Dodatkowo uruchomiliśmy dopłaty. Więc tam, gdzie można uzyskać, mimo bardzo trudnych procedur, bardzo trudnej walki, w cudzysłowie, no to robimy. Tutaj kiedyś decyzje o tym, żeby prywatyzować właśnie MPGK, żeby prywatyzować Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze, one między innymi determinują całokształt działania, bo dzisiaj mówienie o tym, że my możemy wybudować spalarnię i podłączyć ją do systemu ciepłowniczego, no jest bardzo odważne, bo my nie mamy ciepłowni. Ciepłownia jest własności firmy prywatnej, zewnętrznej. Więc musieli jakieś problemy co zbudować. Ja znam realizację z wielu miast i tu mówimy o kwotach rzędu 700 milionów, miliard, może więcej, więc na pewno realizacja jakby tego przedsięwzięcia no własnymi siłami gminy no jest nie do przeskoczenia. Poza tym sama ilość odpadów, które nadają się, to jest ten pre-RDF, czyli mają odpowiednią kaloryczność, w Tarnowskich Górach to jest kilka tysięcy ton, a taki zakład powinien mieć co najmniej kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset tysięcy ton.
rocznie. Także to na pewno nie jest temat dla jednej gminy. Umowa, którą tutaj jakby założyliśmy w przetargu, opiewa na 18 miesięcy. Dlaczego 18, a nie dłużej? No bo nawet przedsiębiorcy po konsultacjach, po rozmowach nie chcą, bo tak często się zmienia prawo, tak często zmieniają się różne opłaty, że przedsiębiorcy, a nasz przedsiębiorca wprost, Remondis, poniósł duże straty na terenie działalności Tarnowskich Gór. Stąd był te wystąpienie, te roszczenie o wzrost stawki, bo też było takie pytanie, dlaczego. Myśmy to roszczenie uwzględnili po długich analizach dopiero w tym roku, a nie w roku 2019. I dlatego je uwzględniliśmy, bo były wszystkie dane, firma wykazała, że w trakcie trwania umowy nastąpiły tak zwane znaczące zmiany, znaczące zmiany to jest odpowiedni artykuł kodeksu cywilnego i groziło nam wystąpienie do sądu. Nie podejmował tej decyzji ani burmistrz, ani ja, tylko zespół powołany z udziałem prawników. I również uwzględniliśmy tylko to, co mogliśmy. Byliśmy tu ograniczeni prawem zamówień publicznych, które określa, na ile ewentualnie tą umowę można renegocjować. I to też nie jest prawda, że gdybyśmy to zrobili wcześniej, no to w następnym przetargu mielibyśmy mniej. Nie rozumiem, dlaczego. Ja tego tej jakby logiki myślenia pani radnej zupełnie nie rozumiem, bo jakbyśmy podnieśli wtedy, to firma by miała, a teraz byśmy mieli taką stawkę. To nie ma sentymentów, jest kalkulacja. Firma jakby dając ofertę na ten przetarg, po prostu ma swoją kalkulację i od tej kalkulacji nie odstąpi. Tu jak pan radny wojewodzic mówił, może to zrozumiał, tak? Natomiast rzeczywiście ja jestem optymistą i zawsze jestem nastawiony na tak. Mieliśmy nadzieję, że ta stawka będzie niższa z różnych powodów. Natomiast no, ogłosiliśmy przetarg. Pan naczelnik to może jeszcze dokładniej wyjaśni. Tam, gdzie mogliśmy, tam ograniczyliśmy bariery tak zwane, żeby nie podwyższać tej ceny. Natomiast fakty są, papiery rozstrzygają. Jest oferta na stole, oferta ma określoną wartość. No i teraz jest pytanie, no drastycznie nie podejmować. No to ja potem się spytam za miesiąc, bo to od 1 lipca miała być ta nowa stawka. Jeżeli my nie będziemy mieć podstawy do podpisania tej umowy, no to za miesiąc, czyli lipiec, to będzie w sierpniu, porozmawiamy, jak miesiąc nie będą odpady komunalne wywożone z Tarnowskich Gór. To wtedy możemy podyskutować. Myślę, że w Neapolu to tam ta dyskusja może nie jest taka, albo jest ostrzejsza, bo tam śmieci zalegają, ale tam rządzi mafia. U nas mówi się o takiej, tu też padło, o zmowie. Jeżeli ktoś ma jakąś informację o zmowie, a jeszcze osoba, która jest w sprawie biegła, no to proponuję, żeby od razu składał zawiadomienie do określonych organów, jeżeli jest zmowa. Ja myślę, że tu zmowy nie ma, bo zmowa by była wtedy, kiedy na przykład wystartowałoby kilka firm i składałyby różne oferty i potem wygrywał ten, który jest droższy, a nie tańszy. Ale tak jak mówię, no zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Raz, jedna oferta, a dwa, że ja się obawiam, że w przyszłości może być tak, że będą gminy, które nie będą miały żadnej oferty, bo są takie gminy, które nie mają zakładów komunalnych, nie są w żadnym związku międzygminnym, natomiast producenci czy oferenci w tej chwili, którzy muszą spełniać te wszystkie wymogi, te firmy porządne, nie mówię tu o tych, którzy odbierają śmieci, a potem je palą, no to te firmy wcale, tak jak Państwo widzicie, nie bogacą się na tym,
tylko wręcz będą wybierać kontrakty i mogą się znaleźć takie gminy, które no, nie będą obsługiwane. I wtedy się dopiero zrobi larum albo larmo po naszemu w całym kraju. Już jest, jak ktoś się interesuje, to przecież doskonale Państwo wiecie, ile jest w gminach ościennych, ile jest gdzieś tam w kraju. No i teraz kwestia porównywania się. No moja żona zawsze, jak była nauczycielką, to mówiła, porównuj się do lepszych, a nie do gorszych. Nie? Do dzisiaj to moje dzieci pamiętają. Natomiast porównywanie się, no to trzeba porównywać to, co jest do porównania. No trudno porównywać Tarnowskie Góry z Radzionkowem, chociażby z tego względu, że my mamy 84 km kwadratowe powierzchni. My mamy połowę zabudowy wysokiej, połowę zabudowy jednorodzinnej. My powinniśmy się raczej porównywać, nie wiem, do Raciborza, do Pszczyny, do takich miast, ale nie do Radzionkowa. A notabene Świerklaniec, który jest wsią, nie ma wielkich osiedli, ma od nas wyższą stawkę. Są miasta typu Bytom, Zabrze, okej, okay, ale te miasta mają swoje zakłady komunalne. My takiego zakładu komunalnego MPGK nie mamy, bo nasi poprzednicy, poprzedni radni i zarząd miasta sprywatyzowali. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle, ale no, nie mamy zakładu komunalnego, że burmistrz może wziąć dyrektora tego zakładu i powiedzieć, chłopie, nie wiem, kalkuluj to na zero albo, nie wiem, ze stratą, a my ci jakoś tam zrekompensujemy. Poza tym to trzeba wnikać, no jaki jest szczegół tej jakie są szczegóły tej umowy w Radzionkowie. To można łatwo rzucić, bo to fajnie jest i to jest takie nośne, ach, no ale nie wiemy, jakie koszty tam są poza systemem. To jest zakład, to jest spółka, ona ponosi część kosztów wprost, nie wprost, natomiast my nie mamy tu wyjścia. Tu wszystkie koszty, które są w systemie i tak być muszą, bo ustawodawca tak to ustalił. Ja nie wnikam za czasów, jakiej opcji to było, ale tak jest i nawet jak to było za poprzedniej opcji, to ta obecna tego nie zmieniła i dalej system ma się bilansować. Więc ja raczej skupiłbym się nad tym, żeby zastanowić się, dlaczego, co się dzieje, że ochrona środowiska kosztuje, że możemy się porównywać, że my mamy tyle, a na przykład Będzin, mam informację, że ma 36 zł. No i teraz jest pytanie, bo pan radny Śniedka kilka takich bardzo kontrowersyjnych tez postawił. No i żałuję, że pan radny właśnie nie brał udziału w naszych komisjach, bo wiedziałby wtedy, że jest ustawowe ograniczenie co do zapłaty za śmieci. To jest konkretna kwota 36 zł, 36 groszy albo 60 groszy, nieważne, w każdym bądź razie, jeżeli jest takie pytanie, co burmistrz zrobi, no burmistrz będzie robił swoje, ale ustawodawca na razie ograniczył, że nie może to być więcej niż te 36 zł i ileś groszy, chyba 60 groszy, bo Świerklaniec ma 36 zł, 36 groszy. Poza tym przedsiębiorcy. No nasz system nie obejmuje w ogóle przedsiębiorców. My, jakbyśmy objęli jeszcze przedsiębiorców, no to koszt tego nie wiem, ile by wynosił. Natomiast idea jest taka, żeby mieszkańcy nie ponosili kosztów za przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają obowiązek podpisać sobie z wybraną firmą umowę, obojętnie jaką, ale oni muszą mieć umowę i oni się rozliczają. My tworzymy system odbiór odpadów komunalnych po to, żeby zminimalizować jakieś przepuszczanie, takie tak zwane skrośne, jakieś subsydiowanie jakiejś grupy. Poza tym trzeba powiedzieć tak, że no można dyskutować o tym, że ta metoda jest niedobra, ale no jest ta metoda, wybraliśmy ją. I ja bym znowu powiedział, a czy metoda za wodę jest dobra, żeby na przykład mieszkańcy płacili za ubytki wody, które gdzieś się pojawią, no bo wiemy, że zdarzają się takie sytuacje, że w jakichś rejonach są nieszczelności i nagle okazuje się, że ci mieszkańcy płacą więcej za wodę. Poza tym, no wyobraźmy sobie, co się stanie wtedy ze zużyciem wody. No to
to jeżeli nam spadnie zużycie wody, no to nam wzrosną ceny za wodę i tak dalej. Także najsprawiedliwsza metoda to jest na głowę. Ja rozumiem, że tak kontrolować, wejść do domu i nie wiem, postawić mieszkańców i odlicz to, ilu was tu mieszka, ile jest deklaracji. No my stosujemy wszystkie metody, jakie są możliwe i Wydział sukcesywnie Gospodarki Miejskiej jakby weryfikuje deklaracje, weryfikuje po prostu tych, którzy, gdzie jakiekolwiek jest takie domniemanie, że coś się dzieje. W Urzędzie Stanu Cywilnego każdy dostaje informację, jak się dziecko rodzi, jak jest zgon, żeby zmieniać deklarację. Ja bym nie był taki odważny, żeby powiedzieć, że 4000 ludzi nam umyka z tego systemu, bo nawet jak przyjmiemy, że to miasto w tej chwili liczy 60, nasze miasto 60 tysięcy, no to mamy około 50, dochodzimy do 55, więc ja uważam, że to i tak w porównaniu z resztą kraju to jest super wynik, że mamy super mieszkańców, bo z tego co wiem, to w Mazowieckim to są ubytki rzędu 30%. Natomiast trzeba też przyjąć, że pewna część osób no, czasowo nie przebywa w Tarnowskich Górach, jest na studiach, pracuje za granicą, pracuje gdzieś w kraju. No, my bazujemy na oświadczeniu mieszkańca. No, na litość boską to jest jakby całe ustawodawstwo się zmieniło, że my mamy nie być władzą zarówno państwowa, jak i samorządowa, tą taką opresyjną, dolegliwą, tylko jesteśmy świadomymi obywatelami i to my oświadczamy zgodnie z prawdą, a nie oszukujemy. Nie oszukujemy, no owszem, my będziemy podejmować takie działania, żeby wychwytywać te właśnie nieprawidłowości i tu niestety jak wychwytujemy, to jest to bardzo dolegliwe dla tych osób, bo oni muszą zmienić deklarację, znaczy oni muszą zapłacić za ten moment, kiedy my znajdziemy po prostu taki fakt, że ktoś nie płaci, no to czasami to jest, że trzeba tam wrócić się, nie wiem, rok do tyłu, dwa lata do tyłu i wtedy to wszystko zapłacić. Także to nie są żarty. To jest opłata w trybie ordynacji podatkowej. Ustawodawca tak to ustalił. I teraz już jakby do spółki. Remont jest 34% udziałów gminy. Zysk jest niższy niż w latach ubiegłych. Zysk jest na niskim poziomie, bo każdy, kto jest przedsiębiorcą, bierze, że te 1,5 czy 2% to nie jest wygórowany zysk. Firma, żeby móc się rozwijać, kupować nowe urządzenia, nowe samochody, no musi też mieć zysk, bo nawet nie ma zdolności kredytowej. Mamy jako gminy dywidendę nie co roku, bo spółka jest na tyle roztropna, że po prostu wypłaca dywidendy. Są lata, kiedy nie wypłaca, natomiast w ubiegłym roku dostaliśmy 400 kilkadziesiąt tysięcy dywidendy z Remondisa. To jest jakby nasz udział. Natomiast jak będzie w tym roku, nie wiem, bo jeszcze jesteśmy przed walnym zgromadzeniem. Tak jak powiedziałem, 23 czerwca, no wtedy będzie decyzja, jak ten zysk, czy wcześniej będzie wniosek zarządu oczywiście, ale będzie decyzja walnego, jak ten zysk dzielimy. Chcemy, w tej chwili pozyskaliśmy dodatkowy taki program do właśnie taką aplikację do weryfikacji deklaracji, więc na pewno będziemy jeszcze dodatkowe narzędzie używać. Oczywiście, że będziemy wdrażać kontrolę segregacji odpadów i jest tu system przygotowany na razie, system edukacyjny, naklejek zielonych, żółtych, czerwonych i ten system będzie miał dopingować do tego. Natomiast w pewnym momencie, jeżeli mimo perswazji ktoś nie będzie segregował, to
po prostu będzie ta opłata wyższa. I tak jak pan radny tutaj Garus mówił, że jeżeli zobaczy, że widzi, że nie segreguje część osób, no to jak my zobaczymy, no to upomnimy, damy czerwoną naklejkę, no to w pewnym momencie po prostu ta wspólnota będzie, czy ten właściciel będzie płacił tą stawkę większą, czyli podwójną. Jeżeli chodzi o kwestię utworzenia RIPOK-u, bo ja tak jakby odnoszę się do tych zadanych pytań, to no, utworzenie RIPOK-u jakby kłóci się z tym, że kiedyś nasi poprzednicy no, sprywatyzowali MPGK, no bo na terenie Tarnowskich Gór jest jakby część instalacji RIPOK-u, czyli firma Remondis, w której mamy 34% udziałów, no ma tam linię do sortownie i ma tam kompostownię. Dodatkowo firma ma drugą taką instalację w Gliwicach, to jest Śląskie Centrum Recyklingu. I tworzenie w tej chwili od nowa, czy to RIPOK-ów, czy spalarni, no to trzeba by było po prostu już rozmawiać na pewnych liczbach, tak? To jest kwestia, wszystko, jeżeli się chce, to można, ale mówimy tu o liczbach rzędu albo dziesiątków, albo setek milionów złotych, no trzeba zrobić z tego biznesplan. Wtedy trzeba zaniechać inwestycji innych, drogowych, kanalizacje, jeszcze inne sprawy, które by chcemy robić, no i przerzucić to na kwestię właśnie odpadów. No myślę, że to nie jest chyba, przynajmniej ja tego burmistrzowi rekomendować nie będę. Odbiory wielkogabarytowe, to znaczy my zakładamy cały czas, że dwa razy w roku odbieramy wielkogabaryty, a ponieważ 18 miesięcy, no to jest trzy razy w roku, czyli raz na półrocze. No można zrezygnować z tego, natomiast myśmy nie chcieli jakby jeszcze dodatkowo, bo wiemy, że taka stawka jest, pogarszać zakresu usług, no bo teoretycznie można by było, nie wiem, bardzo mocno ukroić zakres usług, mieć, nie wiem, złotówkę, dwa złote mniej, bo ja nie wiem, jaka by była kwota, bo to przedsiębiorca decyduje, jaką daje ofertę. To nie jest tak, że to, co teraz mamy na stole, to by było przez to inaczej. Natomiast no, też tutaj była mowa o dzikich wysypiskach. No, panie burmistrzu, dlaczego są dzikie wysypiska? No, burmistrz ich nie tworzy, ani myślę radni też nie tworzą tych dzikich wysypisk. Część osób nam przyjeżdża i coś tam podrzuca, bo to pewnie tak jest, ale generalnie to też i Tarnogórzanie robią te dzikie wysypiska. Więc jeżeli chcemy, żeby tych dzikich wysypisk było mniej, no to dlatego jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych raz na pół roku i jak się jeździ, jak ktoś jeździ po mieście, no to widzi, ile ludzie wystawiają i co wystawiają. Taka zbiórka wielkogabarytowa tak naprawdę to ona jest ciągła właśnie w wielomieszkaniówce, bo tam jakby firma ma obowiązek i miała taki obowiązek odbierać te odpady, jak one się pojawiają i widać, że przy tych altankach się pojawiają fotele, szafy i wiele, wiele innych rzeczy. Co do kwestii, dlaczego tylko te 900 tysięcy wzrosło, a dlaczego nie 5 milionów, znaczy no firma zasygnalizowała znacznie większe roszczenie co do aneksu, natomiast przepisy nasze, a głównie prawo zamówień publicznych, ogranicza tą kwotę, więc myśmy uznali tylko tyle, ile mogliśmy, jakby dochodząc do pewnej ugody, bo inaczej firma skierowałaby sprawę do sądu i prawdopodobieństwo nasi prawnicy ocenili, że jest bardzo wysokie, żeby taką kwotę wysądziła, więc był to pewnego rodzaju kompromis. Natomiast no to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że ach, to gmina zapłaci. No te pieniądze no muszą być rozliczone, bo to jest, tak jak powiedziałem, ustawowo związane z opłatą za
za odpady, z tą zasadą zanieczyszczający płaci. Jeszcze nikt nas nie zwolnił z tego, żaden ani Unia Europejska, ani nie wiem, polski Sejm, z tego, żeby ten system jednak no, nie był tak skonstruowany. On i tak u nas jest na minus, ale no, regionalne izby obrachunkowe takie lekkie tam minus, że tak powiem, dopuszczają, ale nie dopuszczają tego, żeby ten system był, nie wiem, z dopłatami. O ile dopłaty są możliwe w kwestii wody i kanalizacji i to wprowadziliśmy w tym momencie, kiedy mogliśmy, no to tutaj nie ma możliwości na razie prawnej dopłacania. Lekka, że tak powiem, korekta, bo w tej chwili ustawowo, bo to też wiadomo, żebyście Państwo wiedzieli, że w tej chwili ustawowo to najwyższa stawka już może być 38 zł 38 groszy. Wynika to po prostu z takiego wskaźnika GUS-u, tak zwany przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę. Czyli wszystkie dane pokazują i przecież w każdych wiadomościach słyszymy, że Polacy się bogacą, że mają więcej pieniędzy. No, jeżeli tak jest, GUS to potwierdza, no to w związku z tym rośnie płaca minimalna, rośnie dochód rozporządzalny i w związku z tym rosną ceny. No i między innymi te ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie. Także 38 zł, 38 groszy w tej chwili po zmianie jest nowa stawka. Także mówię, problem będą miały te gminy, gdzie przedsiębiorca skalkuluje, że na przykład jest to, nie wiem, 45 zł, no a nie będzie mógł takiej stawki dać, no to wtedy prawdopodobnie tam nie złoży oferty. To jest tak jak trochę z komunikacją, która jeździ na przykład na Śląsku, a poza Śląskiem, no to już różnie. To chcemy przywracać bardzo słusznie tą komunikację, PKS-y mają jeździć, ale jak jeżdżą poza Polską, no to ci wiedzą, co tam, mniej więcej wiedzą, co się w Polsce dzieje. Dlaczego nie wcześniej przetarg? No dlatego, że nie ma, znaczy do przetargu trzeba wpisać określone dane wynikające z określonych przepisów na dany moment. I było takie pytanie na komisji, że właśnie to można było przetarg już 2 lata temu ogłosić. No ale wtedy no, nikt nie złoży oferty, bo żaden rozsądny przedsiębiorca, nie mając danych dotyczących na przykład wysokości opłaty marszałkowskiej za składowanie na wysypisku i tak dalej, płacy minimalnej, bo to też my też nie jesteśmy takim krajem, gdzie są założenia rozwoju kraju i każdy wie, że w tym roku to będzie tyle, w następnym tyle. My co chwilę robimy jakąś rewolucję, jakiś nowy ład robimy. Nie potrafimy dopracować porządnie tego, co mamy, tylko co chwilę robimy coś nowego. No to też przedsiębiorcy, kalkulując, po prostu zakładają margines na ryzyko. No im większe ryzyko, tym większe marża. No tak to jest, jak ktoś na finansach się zna, na ekonomii. No w tej chwili na przykład będziemy mieć wszyscy problem, bo tu niektórzy z Państwa wiedzą, bo ceny stali poszły o 100% w górę i mamy pewne umowy pozawierane. Już dostaliśmy wezwanie, że trzeba zmieniać ceny, bo ceny stali poszły o 100% w górę. No czemu poszły? No to sobie to możemy podyskutować. Zaproszenie do przetargów. No samo ogłoszenie. My tu mamy przetarg europejski. My, tak to skonstruował ustawodawca, po to wprowadził prawo zamówień publicznych, po co prowadził tą procedurę. Mnie się ona też nie podoba. Ja nie lubię w ogóle prawa zamówień publicznych. Do dzisiaj to pan burmistrz, tu mamy różne zdanie, ale prawo jest takie, że ogłaszamy przetarg w formule, która jest obowiązana. Mówię, przetarg unijny, więc 40 dni. Ja liczyłem, że jakaś unijna firma tutaj przyjdzie i nam złoży ofertę, ale nie złożyła ani unijna, ani polska, ani nikt inny. No to jest pytanie, dlaczego? To znaczy po prostu tu nie ma, rynek nie funkcjonuje, tak? Jeżeli nie funkcjonuje rynek, no to ja się pytam, kto jest odpowiedzialny za to, żeby
żeby rynki funkcjonowały, tak, żeby była podaż, popyt. No jest taki Urząd Ochrony UOKiK, tak, Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji i tak dalej. Są agendy rządowe, które monitorują kwestie, jesteśmy krajem przecież gospodarki wolnorynkowej. No to czemu my tu dyskutujemy, bo takie padło hasło, że kraj, no że my mamy, nie wiem, burmistrz ma teraz rozwiązać problemy tu, znaleźć takie know-how, to by bardzo drogo kosztowało, jakbyś pan burmistrz tu z zespołem znalazł takie know-how na cały kraj. Ja myślę, żebyśmy sobie mocno policzyli za to. Natomiast no, przepraszam, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za rozwiązania systemowe, które wynikają z ustaw i z rozporządzeń. Za to jest odpowiedzialny ktoś inny. Padają takie sformułowania, czy jest podstawa prawna do aneksu. No, jest podstawa prawna do aneksu. Jakby nie było tej podstawy, to nikt przy zdrowych zmysłach pracujący w samorządzie by się pod tym nie podpisał. Także jest to takie pytanie na zasadzie, czy my tu jesteśmy jakąś grupą przypadkowych osób, czy pracujemy tu jakiś czas. No i to, że burmistrz pracuje z zespołem jakiś czas, traktowanie jako zarzut, no ja winszuję takim samorządowcom, którzy wygrają wybory i są i nagle zaczynają rządzić miastem, nie? Bo to tak fajnie jest być burmistrzem, wójtem, prezydentem. Zanim się połapią, to miną 3 lata, a straty, które poniosie w tym momencie dana wspólnota, są nie do powetowania. To sobie Państwo popatrzcie na naszego sąsiada, na Bytom. Ja nie mówię, że nie jest potrzebna ruch w tym interesie, natomiast żeby była odpowiedzialność, że jak ktoś się podejmuje jakiegoś zadania, to wie, o czym mówi, a mówienie o tym, czy są jakieś podstawy prawne w tym czasie, jeszcze 15 lat temu, jak zaczynałem pracować w samorządzie, to może wiele rzeczy przechodziło, różne rzeczy, natomiast w tej chwili przy tych przepisach, przy tym nadzorze, przy tej wiedzy, no to winszuję tym, którzy bez podstawy prawnej coś robią. Padło takie zdanie, kompostowniki, obniżki, rozdawanie. No super sprawa, ja też bardzo lubię rozdawać, natomiast żeby rozdawać, to trzeba mieć. Ja tu wielokrotnie Państwu mówiłem o tym, że też przez działania zewnętrzne my tracimy tak zwaną nadwyżkę operacyjną, czyli dochody bieżące, czy inaczej wydatki bieżące zrównały się z dochodami bieżącymi. Wydatki typu właśnie dopłaty do wody, do ścieków, nie wiem, rozdawanie czegoś, kompostowników, i tak dalej, to są wydatki bieżące. I tutaj się włączy RIO. No nie będzie akceptacji, że my przejadamy majątek, że my będziemy to konsumować, nie wiem, ze sprzedaży majątku. No, to są takie zasady gry, które ci, którzy są w samorządzie, powinni wiedzieć. Co roku staramy się przeznaczyć jakąś kwotę na remonty szkół. W tym roku wydrapaliśmy dosłownie pazurami 430 tysięcy, żeby tu zrobić to, tu zrobić tamto. Mamy tych obiektów 30. Więc cała sztuka będzie, jeżeli teraz jeszcze będziemy się przygotowywać do Nowego Ładu i nam zmniejszą się dochody z udziału PIT na przykład, a rząd będzie rekompensował tylko wydatki inwestycyjne, no to wtedy już się zastanawiam, co my w tym wrześniu, sierpniu, wrześniu, co my będziemy ciąć, no bo wtedy będziemy musieli ciąć wydatki bieżące. Wydatki bieżące to są remonty infrastruktury, remonty szkół, nie wiem, wszystkie czyszczenie, zamiatanie i tak dalej, i tak dalej. Także no to jest ciekawe pole się dyskusji otwiera, bo z jednej strony jest jedna ręka, która daje, wszystko obiecuje, a z drugiej strony jest ta zła ręka, która zabiera i podwyższa. I my teraz tu wychodzimy na tych złych, no bo przecież dobry
dobry rząd, władza centralna rozdaje, dodaje, obniża, Polacy się bogacą, a tu nagle, nie wiem, zły samorząd podnosi ceny. Znaczy myślę, że łatwiej by było podnosić to z poziomu Warszawy, bo do Warszawy nikt nie pojedzie, a do nas to każdy z nas, każdy z Państwa, pan burmistrz, ja na pierwszym spotkaniu, na pierwszych urodzinach, czy na pierwszym jakimś, nie wiem, uroczystości będziemy od razu szarpani i będziemy się tłumaczyli i gwarantuję, że nie starczy tej uroczystości, żeby to wytłumaczyć, bo to są naprawdę skomplikowane sprawy. Co do sprawozdania, czy burmistrz wie i tak dalej. No znowu jest to stwierdzenie, które świadczy o tym, jakby o nieznajomości zupełnie tego systemu. No w tej chwili podstawą w ogóle gospodarowania odpadami jest wojewódzki plan gospodarowania odpadami, który zatwierdza Sejmik Województwa Śląskiego. Tam są określone zasady, czyli są dopuszczone regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, czyli na przykład jakby Tarnowskie Góry chciały, no to abstrahuję od finansów, to by musiały uzyskać przede wszystkim zgodę na taką regionalną instalację przetwarzania odpadów, bo województwo śląskie ten plan nie zmienia go z dnia na dzień. Mało tego, właśnie chcę Państwu powiedzieć, że taka sztywność planowania spowodowała, że Remondis, odbierając odpady z Tarnowskich Gór, transportować je musiał i zagospodarowywać nawet nie w swoich instalacjach w Tarnowskich Górach czy w Gliwicach, ale w Zawierciu. Dlaczego? Bo w wojewódzkim planie ktoś napisał na przykład, że na rok Śląskie Centrum Recyklingu w Gliwicach ma 80 tysięcy ton, a okazało się, że w ubiegłym roku w samych Tarnowskich Górach wzrosła ilość odpadów o prawie 40%, no więc limit został wyczerpany. No to trzeba wozić do innej instalacji, bo plan, wojewódzki plan będzie zmieniany, nie wiem, za rok, no bo to nie jest taka procedura elastyczna. Ktoś to znowu wymyślił na poziomie województwa. Nie wiem, kto w województwie śląskim rządzi w tej chwili, bo już się potraciłem, ale może by się tak zastanowił ktoś i bo znam przykład niemiecki, gdzie po prostu nie mówi się o tym, że ta instalacja ma limit do 80, tylko no po prostu może przetwarzać, a ile przetworzy, to potem wyjdzie w sprawozdaniu. Tak samo każdy, kto chce zbierać odpady, musi się zarejestrować, zgłosić, musi spełniać warunki. Mało tego, musi składać sprawozdania. My teraz się niektórzy przedsiębiorcy obudzą, bo na przykład część przedsiębiorców, które są w gminnej ewidencji tutaj burmistrza, nie składa tych sprawozdań i będą mieli kary. I to będą mieli duże kary, bo niektóre firmy się wpisują, że zbierają odpady, może jakieś tam odpady zbierają, ale zapominają, że trzeba składać sprawozdanie. Za to są potężne kary. Także my tak naprawdę to się dopiero uczymy tego systemu właśnie ochrony środowiska. Ulgi dla rodzin wielodzietnych. No, oczywiście super sprawa, natomiast jeżeli by były ulgi, no to pozostali mieszkańcy musieliby zapłacić, na przykład emeryci i renciści. Jest pytanie teraz, no kto ma za kogo płacić? Zasada jest taka, każdy płaci. Niech rząd tym grupom i bardzo dobrze, niech on pomaga, a nie tak, że my przerzucamy. Wiemy, że jest w tej chwili są programy dla rodzin wielodzietnych. Wiemy, że rząd się mocno w tej chwili zwraca do emerytów i rencistów, więc poza tym każdy, kto ma, to jest opłata podlegająca ordynacji podatkowej. Każdy, kto ma problemy, które uzasadniają udzielenie jakiejś tam umorzenia w całości, w części, może się zwrócić na indywidualny wniosek do burmistrza i takie wnioski rozpatrujemy. I to proszę, żebyście Państwo radni właśnie z Waszymi wyborcami o tym rozmawiali, że to nie jest tak, że tu, jeżeli ktoś popadnie w jakieś kłopoty, trudności, chorobę i tak dalej, utratę pracy, że nie może. Może się zwrócić, są przygotowane drugi Wydział Gospodarki Miejskiej, proceduje, potem burmistrz podejmuje decyzję. Natomiast nie może być to na tej zasadzie, że ta opłata wzrosła, to ja nie płacę. Muszą być uzasadnione przesłanki.
limit w przoku zwiększyć do 2 ton. No, można było to zrobić, natomiast no, znowu to wtedy ta opłata by nie była 33 zł, tylko nie wiem, może 34, może 35. Znaczy można zwiększać zakres usług, ale tak jak powiedziałem, no trzeba mieć świadomość, że po prostu za to trzeba będzie zapłacić. A ja uważam tak, zresztą z naszego doświadczenia życiowego, że jeżeli ktoś robi remont taki w swoim zakresie, łazienki, podłogi i tak dalej, to tona to naprawdę jest dużo. Natomiast o co chodziło? No chodzi o to, żeby przedsiębiorcy, którzy wykonują swoje, że tak powiem, swoją działalność, nie obchodzili w ten sposób systemu, no bo nie możemy do tego dopuścić, żeby finansować pieniędzy publicznych jakichś przedsiębiorców, którzy, no, którym się nie chce ponosić kosztów utylizacji. A to, że wiemy, że takie praktyki są, no to znajdujemy na przykład w dzikich wysypiskach, bo często jest tak, że ktoś zleca remont swojego domu i płaci za to, i przedsiębiorca ma obowiązek oddać to w odpowiednie miejsca, potem znajdujemy to w lesie, ale no, ci ludzie są tak niefrasobliwi, że zawsze znajdujemy jakieś dokumenty, gdzie są im adresy, i śledztwo tu jest stosunkowo proste, żeby dotrzeć, kto był zleceniodawcą, a on nam powie, kto wykonywał ten remont. Także że to jest taka naiwność ludzka. No najgorsi są fachowcy, którzy właśnie robią taką działalność, i to widzimy na zdjęciach, i on wie, że nie wolno tam żadnego papieru firmowego, nie wiem, korespondencji, czegoś, tylko wiezie hurtem i łup do lasu, ale w lesie też już coraz więcej jest fotopułapek. Także szok musi być po to, żeby jednak znaleźć taką równowagę dla ochrony środowiska. To jest działanie dla ochrony środowiska. Więcej przoków, ok, myślimy o tym na przyszłość, ale no, trzeba mieć gdzieś 2 miliony złotych, żeby nowy przok wybudować, i teraz będą pieniądze dodatkowe, żeby ten przok obsługiwać. To znowu jest dodatkowy koszt. Co do zmiany metody, każda metoda ma, są 4 metody, powinniście Państwo doskonale wiedzieć, czy odwody jest dobra. Ona jest dobra według mojej wiedzy, naszej wiedzy, bo to przecież nie tylko ja, ale pan naczelnik Machura, pan kierownik Czarnecki, którzy są nawet w takich zespołach tematycznych Śląskiego Związku. Stosuje się to tam, gdzie są studenci albo turyści. Tam się to stosuje, po to jest ta metoda, no bo jakby to było od mieszkańców, to ta gmina turystyczna, czy ta gmina właśnie, gdzie jest dużo studentów, to miasto, no to rzeczywiście już im współczuje. Natomiast czy to jest dobre dla rozliczania ludzi? No do pewnego momentu dobre, ale może to spowodować zaburzenie znowu, jeżeli chodzi o rozliczenie wody, a tego nie chcemy. A poza tym w tej chwili firma nasza, tutaj PEWiK Veolia, proceduje wdrażanie, zresztą takie obowiązki będą, odczytów zdalnych radiowych, a poza tym takich odczytów węzłowych, czyli po prostu takich, żeby minimalizować ubytki wody, bo takie są między licznikiem głównym a podlicznikiem. Także to też nie jest taka prosta, więc powiedzenie, że to jest zły model, no nie wiem, czy lepszy model to jest od głowy, znaczy od dymu, czyli od komina, bo to też można powiedzieć, dla nas by było prościej, może od podatku od nieruchomości, bo to jest powiązane. Dla nas, dla urzędu by było łatwiej to, mamy bazę. Natomiast czy to jest sprawiedliwe i co byśmy później słyszeli od osoby, która bidna emerytka została w domu jednorodzinnym, bo jej mąż zmarł i teraz ma płacić za siebie więcej niż ktoś, kto mieszka w mieszkaniu, nie wiem, 50 metrów i jest kilka osób, a nie wytwarza tyle śmieci przecież. Także sprawiedliwości na tym świecie nie ma. Zobaczymy, czy na tamtym będzie. Czy nie obawiamy się zaskarżenia do WSA przez spółdzielnię? To znaczy, nie wiem, czy akurat WSA tutaj jest właściwe do tego, że to jest drastyczna podwyżka. Tu raczej na względy proceduralne, czyli coś, jeżeli było coś niezgodne z uchwałą, z ustawą, nie w terminie. Natomiast no, strachu już nie mamy, po tylu latach w samorządzie to ten strach już jest coraz mniejszy, bo
bo no po prostu jeżeli ktoś ma prawo do skarżenia uchwały Rady Miejskiej, która uważa, że narusza, no to on ma takie prawo, sąd będzie to rozpatrywał. Jakie będą rozstrzygnięcia sądu, zobaczymy. To znaczy my się dostosujemy do rozstrzygnięcia sądu, chociaż ja też jestem przeciwny. Do krajowych trzeba się stosować, a do tych dotyczących tego Turowa, no to faktycznie odpalili tam petardę niesamowitą. Działań Urzędu Miejskiego jest ogromnie wiele. Tak jak powiedziałem, teraz przybędzie jeszcze więcej, bo od nowego roku się rozliczamy już nie ryczałtowo, bo do tej pory było tak, że wydział przygotowywał mi z systemu liczbę mieszkańców, mnożyliśmy to razy w stawkę i to szło dla przedsiębiorcy. Firma była, wielokrotnie rozmawialiśmy, była po prostu zdegustowana, no ale taka była umowa, trudno, ich ryzyko stracili. No teraz złożyli ofertę, nie sądzę, że chodzi o odbijanie sobie tego, natomiast no, na pewno nie byli skłonni już do tego, co mówiliśmy, żeby złożyć no, niską ofertę. No, wiedzą po prostu, czym to się je. Co do recyklingu, to osiągamy te wskaźniki. My nawet przekraczamy ten wskaźnik. Mamy 117% tego odzysku, co jest takie trochę śmieszne. Ale no wynika to ze sprawozdawczości. Z terenu Tarnowskich Gór, gdzie my odbieramy, działają inne podmioty, odbieramy więcej niż to zakładają rozporządzenia. Niemniej jednak, tu zresztą ładnie mi to pan Krzysztof podrzucił Czarnecki, niemniej jednak no będziemy podejmować działania zmierzające do właśnie do zwrócenia uwagi właścicielom nieruchomości, że robią to dobrze, robią to źle albo że za chwilę będą obciążeni wyższą opłatą, ponieważ według tego kierunku, w którym zmierzamy, te ilości odzysku rzeczywiście rosną i wtedy trzeba będzie płacić karę. Kar nie płaciliśmy, nie płacimy. Natomiast też w umowie jest tak, że te obowiązki są przełożone też na firmę, także ona w razie czego też będzie za to odpowiedzialna. Jakie są sposoby ograniczenia tego wzrostu? No bo ja tu bym chciał jeszcze trochę łyżkę dziegciu do tej całej sytuacji dołożyć, to znaczy to, że my dzisiaj ustalimy taką stawkę, podpiszemy umowę, to nie znaczy, że nie wiem, za pół roku, za rok nie okaże się, że trzeba będzie zwiększyć tą stawkę. A dlaczego? No dlatego, że będziemy się rozliczać wagowo. Czyli jeżeli w Tarnowskich Górach będzie nadal taki wzrost, przyrost po prostu ilości odpadów, no to przedsiębiorca po jakimś okresie rozliczeniowym przyjdzie do nas i powie, hola, miało być tyle ton, a jest tyle. No tak jak powiedziałem, w ubiegłym roku przeciętnie w Tarnowskich Górach 24 tysiące ton na rok, tyle było odpadów. W ubiegłym roku już po 10 miesiącach to było 33 tysiące ton. Myśmy założyli pewną średnią, no zresztą tu jest też ładna, proszę bardzo, jest ładna prezentacja, gdzie widać, jaki jest wzrost. Z czego ten wzrost wynika? No państwo żyjecie też w tym samym miejscu kraju, co i ja. Też zamawiacie na przykład coś przez internet i przychodzi karton jak pół stołu, a w środku, jak się te wszystkie opakowania zrzuci, no to jest jakieś małe pudełeczko pasty do zębów. No już może trochę przesadzam, ale tak to jest. Ile mebli jest wystawianych? Ile konsumujemy, no skoro się poprawia Polakom, dobrobyt rośnie, no to po prostu też więcej śmiecimy. Nie słyszałem o takich inicjatywach, żebyśmy ograniczali konsumpcję na przykład, tak? Żeby na przykład sprzęt gospodarstwa domowego nie był konstruowany w ten sposób, że się psuje po gwarancji po 3 latach. Jakoś nie słyszę takich ruchów, żebyśmy promowali coś takiego, że no nie kupujemy tyle nowych rzeczy. No jesteśmy, wszyscy chcą konsumować. No jeżeli chcą konsumować,
no niestety ktoś to musi zapłacić. I tu jeszcze raz mówię, na razie nikt nie zwolnił nas od tej zasady zanieczyszczający płaci. Pan radny Garus, fajnie, nie jestem zadowolony. To moja żona często, jak przychodzę do domu za późno, a coś to mówi też mi, nie jestem zadowolona i czuję się wtedy fatalnie, więc ja się tak też trochę źle poczułem, jak usłyszałem o tym, że pan nie jest zadowolony. Przepraszam bardzo. Czy zrobiliśmy wszystko? Czekamy biernie. No nie, narobimy się przy tym jak pieron. To jest dziedzina, która kiedyś, tak jak mówię, nikt nie wiedział, że jest remont i są kubły i kto to wiedział, że jest jakiś problem. O dzwonach mówiliśmy na Radzie Miejskiej, że trzeba co więcej dzwonów takich gniazd zrobić. A kubełek 80 litrów do mnie, a dużo dzwonów. Co potem się działo przy tych dzwonach, to wszyscy wiedzieliśmy. Natomiast teraz mamy Wydział Gospodarki Miejskiej, który jest podzielony na dwa referaty, a nie wiem, czy za chwilę nie trzeba będzie trzech referatów zrobić. I pan naczelnik jest w przygotowaniu konkursów na następne osoby, bo mówię, będziemy musieli kontrolować przedsiębiorcę pod kątem tonażu, będziemy musieli kontrolować PSZOK. Tam prawdopodobnie będzie musiał ktoś z gminy być jakoś wyrywkowo albo na stałe, żeby nie było tak, bo przedsiębiorca chętnie przyjmie te tony. Już nie musi pytać, to tam będą walić te tony, a nam potem wystawi rachunek i za pół roku się dowiemy, że o nie, to teraz trzeba, będzie to więcej kosztowało. No może już więcej, jak już zmierzam do końca, znaczy ja też jestem za tym, żeby jakby szukać rozwiązań i szukamy tych rozwiązań, tylko musicie Państwo wiedzieć, że jesteśmy tu przed pewnym dylematem, że po pierwsze rozwiązania te może są, ale one są niesłychanie drogie i na pewno jedna gmina temu nie poradzi. Na poziomie GZM-u rozpoczęła się dyskusja, ale to może pan burmistrz powie, na czym się, jak to wygląda, i więc o tym dyskutujemy już bardzo mocno. Dodatkowo, oprócz tego, że rosną koszty, czyli rosną koszty wynagrodzeń, rosną koszty opłat marszałkowskich, to też jakby tu pan Krzysztof pokazał ten wzrost kosztów opłat marszałkowskich, no tu też się musi marszałkowo czy ustawodawca zastanowić, czy w tym momencie, kiedy te systemy nie są dopracowane, to rzeczywiście ta opłata marszałkowska musi być taka wysoka. No popatrzcie Państwo, ona w tym roku 2013 to była 115 zł, a w roku 2020 już 270. To jest za to, że idzie na wysypisko, tona jest odkładana z Tarnowskich Gór, z całej Polski. No to ja rozumiem, że tu ktoś był bardzo ambitny i powiedział, no tak, my tu Unia, my tu chcemy być prymusami i tak dalej. No to jeżeli Unia, no ale my to sami robimy, my tu jesteśmy bardziej papiescy niż Unia. Zbyt mała liczba składowisk i spalarni. No jest zbyt mała, dlatego że na przykład rynek był jakby nastawiony na zupełnie inne wymagania. Nie było takich wzrostów odzysku tego, co się dzieje, z czym się mierzymy. Zanim my dojdziemy do... Nie wolno już budować składowisk. Nikt nie da zgody na budowę składowisk. Takie są przepisy unijne. Polska to akceptowała. Nie możemy robić składowiska. Myśmy zamknęli. Pamiętacie, ile było larma, jak firma Remondis chciała podwyższyć tą rzędną o jakieś tam ileś metrów. No nie ma zgody. Jest zamknięte składowisko. Nasze śmieci jeżdżą w tej chwili do Gliwic, albo nie daj Boże, jak limit przekroczymy, składowisko w Gliwicach przekroczy, no to jadą do Pyskowic albo do Zawiercia. Zanim spalarnie zostaną zbudowane, no to ja gratuluję, bo to co... O, i tu jest też fajny slajd, który pokazuje, jak było do roku 2013, czyli jeden pojemnik, umowny jeden, podjeżdżało jedno auto, ludzie i szło na wysypisko. A teraz po zmianie, po 2013,
nie dość, że mamy tyle różnych pojemników, frakcji, worków, ile musi być samochodów, ile musi być ludzi i teraz gdzie to ma trafić? Bo to nie jest tak, że, bo to nie jest tak, że można, nie wiem, do dołu gdzieś to wsypać, tylko to, nawet koszt czarny trafia na linię segregacji. Ludzie wyciągają z niego, pracownicy wyciągają, zresztą nie tylko w Tarnowskich Górach, nie tylko w Gliwicach. Jeszcze to wszystko, co można wrócić i dopiero jakby ta ostatnia ilość idzie na składowisko, no po co? Po to, żeby nie płacić takiej wysokiej opłaty marszałkowskiej. Więc może apel do tych, którzy mają kontakt z tymi, co rządzą dzisiaj marszałkowie, niech się, zacznijmy się zastanawiać, bo to, żeby zrobić lepiej, to nie jest tylko ból głowy Machury, Skrabaczewskiego, Czecha, no to tu się powinno naprawdę grono ludzi zebrać i takie grono w Śląskim Związku Gmin i Powiatów jest. Pan kierownik Czarnecki jest tam stałym, nawet chyba wiceprzewodniczącym, także my co nieco wiemy o tym systemie i moglibyśmy się tą wiedzą podzielić, gdyby ktoś chciał. Kiedyś plastik był sprzedawany, szedł do Chin w głównej mierze. Chińczycy z niego robili to, co w czym chodzimy, koszule, koszulki, ubrania i tak dalej. No, część tego, co można było spalić, szła do cementowni, bo akurat u nas jest taka możliwość, że szło do cementowni Górażdże, która coś tam płaciła za tonę tej frakcji kalorycznej jeszcze. W tej chwili cementownia sobie każe płacić. To prezes naszej firmy lubi mi tak mówić, no to jest tak, jakby nie dość, że kopalnia przywiozła ci węgiel, to jeszcze ci dopłaciła za tonę, nie, że musisz zapłacić, to jeszcze ty musisz zapłacić 600 zł za tą tonę. Jeżeli chodzi o kwestię teraz tej szarej strefy, tej nieuczciwej, no tu jest kwestia naszego państwa polskiego, tu jest kwestia sprawności wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, policji, innych służb. No przecież wiemy dobrze, że czarny rynek się rozwinął na zasadzie, że ja wynajmuję sobie, wydzierżawiam sobie, wynajmuję jakiś magazyn stary, biorę śmieci, nie wiem, za 200 zł, magazynuję je, po czym albo znikam, rozwiązuje się moja spółka, jakaś spółka Kogucik, albo nagle się to pali. No, ja się spytam, ilu ludzi zostało ukaranych za to, że takie pożary były. No i teraz w związku z tym znowu ustawodawca wprowadził drastyczne takie kontrole i drastyczne wymagania. Ale dla kogo? No dla tych firm, które są uczciwe, które przyjmują kontrolę, bo te nieuczciwe to ich nie ma. Jak kontrola przyjdzie, to już jest albo spalony, albo nie ma kogo kontrolować. No więc powstały dodatkowe wymogi. Na przykładzie firmy Remondis, na podstawie, że musiał zastosować nowe urządzenia, nowe czujniki, nowe systemy zdrażania i tak dalej. Wprowadzono wymogi dotyczące śledzenia pojazdów, tak? Czyli monitoring wizyjny, ale też śledzenie pojazdu. No tu znowu ładnie dziękuję panie Krzysztofie. Ta opłata marszałkowska to jest tak potocznie nazywana, natomiast ona rzeczywiście jakby wpływa do marszałkowa, ale wynika z obwieszczenia ministra klimatu w sprawie wysokości stawek tych opłat za korzystanie. Natomiast jakby no to jest poza nami. Marszałkowo ma z tego dotację, idzie, część idzie gdzieś tam na jakieś do NFOS-u, WFOS-u i tak dalej, i tak dalej. Także temat jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemny, bardzo wielowątkowy, myśleniem takim życzeniowym, na zasadzie zróbmy coś, żeby było lepiej, dobrze. No możemy zrobić, ale to, co robimy, naprawdę to jest, to robimy, i to, ale to jest margines i tym nie spowodujemy, że nagle ta opłata się zmniejszy.
Jeżeli ktoś chce, ja wiem, że była taka prośba i ja tu jeszcze raz proszę, że pan kierownik może Czarnecki, naczelnik Machura, roześlijcie to radnym te prezentacje, bo one pokazują istotę systemu. Jak ktoś z mieszkańców, bo ja pamiętam, jak byłem w Rybnej na takim spotkaniu z mieszkańcami, taki to, co mnie zdziwiło najbardziej, dosyć młody człowiek stał i mówi: panie, jakim prawem pan podpisał tą umowę, bo tak jest, że ja ją podpisuję. No to tak na chwilę odebrało mi mowę, że tak powiem, mimo że jestem wymowny. No i do dzisiaj nad tym myślę, no co takiemu człowiekowi odpowiedzieć. No, jeżeli się człowiek decyduje na pełnienie jakiejś funkcji, to ma z nią związane kompetencje, ale ma też odpowiedzialność związaną. Mm-hmm. I fajnie jest mieć te kompetencje, nie wiem, być ważnym i tak dalej, ale jak jest odpowiedzialność, no to wtedy się od tej odpowiedzialności uchylić. I ja tylko kończąc już to przydługie, przepraszam, wystąpienie, ale tematyka naprawdę nie może być potraktowana tak na zasadzie, że mi jest przykro i ja się nie zgadzam i nie pozwalam. Tak kiedyś było w Polsce, liberum veto było, nie pozwalam. Natomiast apeluję jeszcze raz o taką odpowiedzialność, że jeżeli podjęliśmy się tych funkcji, no to nie doprowadzajmy do sytuacji, kiedy miasto nie będzie mogło spełniać tego podstawowego, że tak powiem, swojego zadania. Natomiast ono jest uwarunkowane naprawdę wieloma potem problemami sanitarno-epidemiologicznymi, zdrowotnymi i tak dalej, i tak dalej. Także to nie są żarty. Ja rozumiem, że nikomu się podwyżka nie podoba. Natomiast jeszcze raz mówię, to nie jest wymysł ani burmistrza, ani radnych. Na to wpływa wiele czynników i ja też oczekiwałbym i nawet powinny rady może podejmować takie uchwały skierowane, nie wiem, na ręce premiera, na ręce marszałka czy marszałkini Sejmu, żeby do tego tematu w jakiś sposób poważny państwo polskie w całym swoim majestacie wszystkimi organami podeszło. Dziękuję. Dziękuję. Pan naczelnik Machura, chociaż tu już pan burmistrz Skabaczewski niemal wszystko chyba, na niemal wszystkie pytania udzielił odpowiedzi. Jeżeli coś by chwycił pan naczelnik, proszę jeszcze o uzupełnienie. Na pewno nie wszystkie. Proszę, panie Piotrze. Szanowni państwo, prawie wszystko powiem, tak, ale parę słów uzupełnienia. Dlaczego umowa na 18 miesięcy? Chcieliśmy tutaj zrównać tą umowę z rokiem kalendarzowym. Zarówno na gminie, jak i na przedsiębiorcy ciążą obowiązki sprawozdawcze. To, o czym mówił pan Siemietka, ewentualne kary są przerzucone tutaj na przedsiębiorcę, dlatego zależało nam na tym, żeby umowa kończyła się z końcem roku. Oczywiście jest to dla nas też takie dodatkowe wyzwanie, to rozliczanie od każdej tony odpadów. Musimy wprowadzić wiele działań kontrolnych, weryfikacyjnych, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że w trakcie trwania umowy skonsumujemy wcześniej po prostu narzucone wcześniej ilości. Jeżeli chodzi o ulgę na kompostownik, o wysokości ulgi na kompostownik rozmawialiśmy na sesji Rady Miejskiej parę miesięcy temu, przed rozstrzygnięciem przetargowym. Zaproponowaliśmy ulgę w wysokości 1 złotówki. Zdarzały się sytuacje, że gminy tą ulgę proponowały jeszcze niższą. Ta ulga ma być odzwierciedleniem kosztów zagospodarowania odpadów zielonych. Skoro tych kosztów nie znaliśmy przed rozstrzygnięciem przetargowym, zaproponowaliśmy taką, a nie inną ulgę. Trzeba również pamiętać o charakterystyce gminy Tarnowskiej Góry, jeżeli chodzi o zabudowę. Czym wyższa ulga dla mieszkańców domków jednorodzinnym, tym wyższa opłata dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Tutaj ten system musi się samofinansować. Oczywiście do tematu ulgi za kompostowanie odpadów możemy wrócić za kilka miesięcy na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Zobaczymy, jak nasze działania kontrolne, jak doprowadzą do sytuacji, ile rzeczywiście tych odpadów zielonych będzie przez mieszkańców wytwarzanych, ile osób zdecyduje się na tą ulgę w wysokości 1 zł, jaki będzie odzew mieszkańców. Na chwilę obecną w oparciu o ceny zaproponowane w przetargu ustaliliśmy stawkę, która pozwoli nam finansować cały system.
no oraz oczywiście stawkę, nazwijmy tą podwyższoną, która będzie sankcją taką karną, ostrzegawczą dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o ilość osób w gminie Tarnowskie Góry uiszczających tą opłatę, pan radny Ślepaczuk zadał to pytanie w interpelacji. Szczegółowo odpowiedzieliśmy. Porównujemy ilość osób do ilość osób zameldowanych. I w naszej gminie ten procent osób, które tą opłatę uiszcza w porównaniu do ilości osób zameldowanych jest bardzo wysoki, na poziomie 93%. Dla tej metody, którą przyjęliśmy, w innych gminach te ubytki w ilości mieszkańców są dużo większe. Także my tutaj prowadzimy naprawdę bardzo dużo działań związanych z weryfikacją deklaracji zarówno osób, które się w Tarnowskich Górach meldują, przeprowadzają, czy też osób nowych urodzeń. I od kilku już dwóch lat, bodajże czy trzech, udaje nam się sukcesywnie tą ilość mieszkańców gminy Tarnowskich Góry, którzy uiszczają opłatę, zwiększać. Jeżeli chodzi o ilość odbioru wielkogabarytów, tak jak pan burmistrz Kawaczewski wspomniał, ona jest stała. W każdym półroczu jest jeden odbiór wielkogabarytów. W obecnej umowie, w tym najgorszym momencie epidemii, rzeczywiście na wniosek firmy zrezygnowaliśmy z jednego odbioru wielkogabarytów, ale nie ma to żadnego przełożenia jak gdyby na koszty firmy i na ilość odebranych odpadów. Te odpady, które nie zostały odebrane spod nieruchomości od mieszkańców, zostały w okresie wiosennym, zostały odebrane po prostu w okresie jesiennym lub przekazane do PSZOK-u. I również właśnie ilości odebranych odpadów w roku 2020-2019 wskazują, że są to stałe ilości. Rezygnacja z jednego odbioru odpadów nie miała wpływu na samą ilość odebranych wielkogabarytów. Jeżeli chodzi o aneks do umowy, który podpisaliśmy w marcu, pan burmistrz Kawaczewski bardzo szczegółowo opisał mechanizm, na podstawie którego zgodziliśmy się na aneksowanie tej umowy. Posiadaliśmy pełne dane dotyczące ilości odpadów. Firma jest zobowiązana przekazywać nam kartę przekazania odpadów. Te dane są także widoczne w systemie baz danych o odpadach. Także wiedzieliśmy o jaką ilość odpadów się zwiększyła ta ilość. Dodatkowo firma również argumentowała zwiększone koszty związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. No i tego zjawiska, tej epidemii nikt nie mógł z początkiem roku 2019 roku przewidzieć, gdy firma taką ofertę składała. Dodatkowo wzrosły koszty zagospodarowania tych odpadów. Jeżeli firma przewidziała sobie odpowiedni limit na poziomie 20 tysięcy ton w instalacji, a tych odpadów było o 40% więcej, to wiadomo, że także była zmuszona do renegocjacji umów z instalacjami, no te ceny były wyższe, zostało to, jest to dodatkowy argument, aby na taką podwyżkę się zgodzić, tak jak pan burmistrz wspomniał, nie była to decyzja jednej osoby, pana burmistrza, pana Machury, pana Czarneckiego, tylko pracował nad tym zespół osób, firma była wzywana do uzupełnienia tych wyjaśnień, roszczenie, firma wnioskowała o kwotę bodajże 3 milionów złotych, zgodziliśmy się na 986 tysięcy złotych, podstawa prawna jak najbardziej tutaj istnieje, artykuł 144 ustęp 6 ustawy zamówień publicznych dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, jeżeli ta zmiana nie przekroczy 10% wartości umowy. Jeżeli chodzi o głos pani Aleksandry Kruls-Kowron, rzeczywiście na komisjach zwracałem uwagę, że ceny w danych postępowaniach przetargowych są coraz to wyższe w przypadku nowych przetargów. Nie ma znaczenia data ogłoszenia samego przetargu. Tutaj też są określone terminy, jest 90-dniowy termin związania z ofertą, także tego postępowania przetargowego nie możemy ogłosić zbyt wcześnie. Dodatkowo zwrócę uwagę, że musieliśmy posiadać dane historyczne dotyczące ilości zebranych odpadów z lat poprzednich. One tutaj były kluczowe do określenia zakresu usługi, ilości wytwarzanych odpadów, bo tak jak tutaj wcześniej pan burmistrz Kowaczewski wspomniał, te ilości odpadów są w tym momencie najbardziej istotne. Nie rozliczamy się już na podstawie ryczałtu, który był dla nas
sposobem, że tak powiem, bardziej wygodnym. Umawialiśmy się na pewną kwotę. Firma była zobowiązana odbierać wszystkie odpady, które przez mieszkańców były wytwarzane. Jeżeli chodzi o powiadamianie firm, przypomnę, że jest to przetarg nieograniczony. On jest ogłaszany zarówno na naszej stronie internetowej, stronie BIP, zarówno w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Firmy posiadają specjalny system powiadomień, wyszukiwarki, także na pewno o naszym przetargu wszyscy chętni oferenci wiedzieli. Jest to duże postępowanie, dlatego nie ma potrzeby, tak jak w przetargach ograniczonych, czy w zapytaniach ofertowych przy niższych kwotach, powiadamiania oferentów. Tego nie praktykujemy. Przetarg jest widoczny na stronie internetowej i tak jak wcześniej wspomniałem, każdy chętny mógł go zobaczyć. Oczywiście o nim również rozmawialiśmy. No niestety nasze tutaj działania nie przyniosły efektów w postaci większej ilości oferentów. Jeżeli chodzi o ilości gruntów przekazane do PSZOK-u, jest to średnio 1300 ton rocznie. Są to ilości odpowiednie w mojej ocenie dla drobnych remontów wykonywanych samodzielnie przez mieszkańców. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że te ilości są przekraczane. No wtedy taka osoba, która wykonuje większy remont po prostu we własnym zakresie musi te odpady już odpłatnie oddać. Zwiększenie tych limitów, tak jak wcześniej pan burmistrz wspomniał, powoduje zwiększenie stawki dla mieszkańca. Jeżeli chodzi o poziomy recyklingu, od lat wszystkie poziomy osiągamy. Co w 2025 roku? W chwili obecnej jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze nieznane jest rozporządzenie, w które mają zostać określone sposoby osiągnięcia tych poziomów. Jest ustawa, która pewne wymogi narzuca, ale nie ma rozporządzenia, które mówi o sposobie wyliczania tych poziomów, także tutaj jeszcze chwilkę musimy poczekać. Tutaj jak pan Czernowiecki dokładnie pokazał. Wagowo mamy to określenie, ale nie mamy jeszcze wzoru do wyliczenia, także czekamy. Jeżeli chodzi o kontrolę, prowadzimy takie kontrole. Nie ukrywam, że tutaj COVID nas spowolnił, styczność z odpadami, wysyłanie pracowników w teren, to wszystko przez długi okres było wstrzymane. Prowadzimy kontrolę zarówno przedsiębiorcy, jak i segregacji odpadów przez mieszkańców. Sama zmiana systemu rozliczeń narzuca na nas obowiązek dodatkowej weryfikacji. Będziemy taką weryfikację prowadzić. Nie chodzi nam o to, żeby ograniczać zakres usług dla mieszkańców. Chodzi nam o to, żeby w punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie trafiały odpady od przedsiębiorców, od mieszkańców innych gmin, odpady, które są źle posegregowane. Każda frakcja odpadów teraz posiada odrębną cenę określoną w umowie. Jeżeli tych odpadów będzie w Tarnowskich Górach wytwarzanych mniej, będą one prawidłowo segregowane, doprowadzimy do sytuacji, że ta stawka w trakcie trwania umowy nie zostanie zwiększona, a być może nadwyżkę, którą otrzymamy, będziemy mogli przeznaczyć na inne działania edukacyjne, być może na zakup kompostowników, być może zwiększymy ulgę na te kompostowniki. Także tych działań kontrolnych będzie bardzo dużo. Musimy zwrócić uwagę, żeby nie było sytuacji, że na przykład przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od mieszkańców w tym samym transporcie na przykład odbiera odpady od przedsiębiorców czy z koszy ulicznych. Działań kontrolnych będziemy prowadzić bardzo wiele. Jeżeli chodzi o autorskie rozwiązania pana burmistrza, pomysłów jest wiele. Chęci również. Jesteśmy troszkę ograniczeni być może ilością osób, które się tym systemem zajmuje. Staramy się to zatrudnienie tutaj zwiększyć, bo te działania kontrolne są kluczowe. Dodatkowo, tak wcześniej burmistrz Stabaczewski wspomniał, od lipca, mam nadzieję, uruchomimy dwie specjalne aplikacje. Jedna aplikacja to będzie taka aplikacja informacyjna dla mieszkańców, gdzie będą udostępnione harmonogramy, gdzie mieszkaniec będzie mógł zgłosić nam
jakąkolwiek interwencję związaną z odbiorem odpadów, czy jest to odbiór nieprawidłowy, czy są jakieś opóźnienia. Także to będzie też takie narzędzie, które ułatwi nam kontakt z mieszkańcami. Druga aplikacja, jest to taka aplikacja, takie narzędzie do weryfikacji ilości osób. Tutaj połączymy pewne bazy danych, będziemy rozmawiać z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, z przedszkolami, żeby po prostu weryfikować ich bazy danych dotyczące osób z naszą bazą danych osób uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mamy nadzieję, że zwiększy to po prostu tempo wzrostu nowych osób, które uiszczają tą opłatę. A tak jak było to wcześniej powiedziane, im więcej osób w systemie, tym ta opłata dla pojedynczego mieszkańca będzie niższa. To chyba tyle, tak? Jeszcze wcześniej burmistrz Kałaczewski wspomniał, aneks został podpisany w marcu 2021 roku, nie w roku 2019. Gdybyśmy w marcu, w kwietniu chcieli rozmawiać na sesji Rady Miejskiej o ewentualnej podwyżce, rzeczywiście wysokości jednej złotówki lub dwóch, żeby przenieść te koszty aneksu no wcześniej, no byłoby to z ekonomicznego punktu widzenia niedobre. Każda zmiana stawki powoduje konieczność powiadomienia mieszkańców o zmianie stawki. 9 tysięcy nieruchomości razy koszt powiadomienia są dodatkowe koszty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wiadomo było, że mamy nowe postępowanie przetargowe, że być może stawka ulegnie zwiększeniu, dlatego chcieliśmy, że tak powiem, jednokrotnie w roku 2021 taką stawkę zwiększyć. Dlatego o tym na sesji kwietniowej czy marcowej nie rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w zasadzie bardzo niewiele mi zostało do powiedzenia. Może się odniosę jeszcze tylko do niektórych kwestii, bądź uzupełnię je, chociaż nie będzie to już nic wielce nowego powiedziane. Zgadzam się z panem radnym Ślepaczukiem, absolutnie, bezwzględnie będziemy szukać tych niepłacących. Bezwzględnie będziemy ich szukać. I tu jakby wyczułem w państwa głosie niepokój, że to nagle tak wiele osób tej opłaty za śmieci nie ponosi, że to aż 5 tysięcy. Drodzy państwo, na każdej sesji Rady Miejskiej, to jest ta liczba, którą czytam, nie tylko do protokołu daję, dzisiaj również to uczyniłem, podaję liczbę osób, które mają konta śmieciowe, które w związku z istnieniem na kontach śmieciowych płacą za śmieci, o ile się to zmieniło i jakie działania wydział ponosił, aby tą liczbę zmieniać. Każda sesja można sprawdzić. Pytanie o to, czy możemy coś zmieniać, które się pojawiło. Tu bardzo, bardzo trzeba uważnie patrzeć na problem. Sam system odbioru odpadów komunalnych moi przedmówcy dokładnie określili, natomiast ja chcę przestrzec przed wyciąganiem jednego klocka z wieloklockowej układanki. Takie przesunięcie jednego klocuszka po spotkaniu pięciu radnych w jednym miejscu i zdecydowaniu, że tu trzeba ostro protestować, może spowodować lawinę, może spowodować wiele kłopotów. Dla przykładu, gdybyśmy dzisiaj zdecydowali o tym, że ta cena 33 zł faktycznie, jak jeden z radnych powiedział, jest nie do przyjęcia. Jeżeli by to było nieprzyjęte, oczywiście burmistrz miasta będzie musiał zaproponować inne rozwiązania, ale ponieważ nadwyżka operacyjna, ja już o tym dzisiaj mówił i pan skarbnik, i pan burmistrz Kabaczewski, jest bardzo mizerna i nic nie wskazuje na to, że w następnych latach będzie ona wyższa, to trzeba będzie po prostu ciąć. Co ciąć? Ano, ciąć inwestycje. Wszystkiego najlepszego życzę tym pomysłodawcom, którzy chcą z inwestycji rezygnować. Już się zastanawiam nad sposobem informowania społeczeństwa o takich chęciach. Biośmieci tutaj. Też się z panią radną Królską zgadzam absolutnie. Musimy zacząć oszczędzać. Wszyscy musimy zacząć tutaj oszczędzać. Ponieważ od nowej umowy,
przedmówcy o tym mówili. Rozliczamy się z odebranych odpadów komunalnych, zdeponowanych odpadów komunalnych w tonach, w megagramach. Im mniej będzie tych odpadów trafi docelowo do odbiorcy finalnego, tym mniej będziemy płacić. A więc musimy zdecydowanie zacząć oszczędzać. Podzielam również troskę pani radnej Kulskową o rodziny wielodzietne. Absolutnie się zgadzam. Ja sam, moja żona pochodzimy z wielodzietnych rodzin. Ja wiem, jakie są problemy rodzin wielodzietnych. Zapewniam państwa, absolutnie je rozumiem i wiem, że jeżeli coś się przemnoży przez 5, 6, a może 8, to jest znacznie więcej niż jeden. Przemnożony przez 8. Natomiast chcę tu w tym miejscu powołać się, ja kiedyś miałem okazję uczestniczyć w takim wykładzie pana profesora, doktora habilitowanego księdza Arkadiusza Wowera z naszego Uniwersytetu Śląskiego. Ja się do tego często odwołuję, bo ksiądz profesor wspominał tam, czy wskazywał na zasadę subsydiarności w udzielaniu pomocy społecznej. Mówiąc krótko, ta zasada wskazuje, że pomocy należy udzielać temu, kto tej pomocy potrzebuje i oczekuje. W przeciwnym razie działamy wbrew podmiotowości człowieka. Żeby tej pomocy udzielać osobom potrzebującym i oczekującym, no nie można stosować szansy wszystkim jednakowo, bo są rodziny wielodzietne z dochodami per capita liczonymi znacznie wyższymi niż jednoosobowe gospodarstwa domowe, czasami o niewielkich dochodach na progu ubóstwa. Ilość kont gospodarstw domowych, które zalegają w płatnościach na dzień dzisiejszy, czyli ilość takich zarządców, którzy złożyli nam informacje, a zalegają z płatnościami, przekracza nieznacznie 1400. To jest około 2,5% wszystkich kont. Kwota zaległości to jest około 360 parę tysięcy złotych. To jest poniżej 2% należnych płatności. Można więc powiedzieć, że te płatności są w Tarnowskich Górach dokonywane dobrze. Gdybyśmy przyjęli, że to same rodziny wielodzietne mają problemy z płatnościami, to gdyby przemnożyć średnią rodzinę wielodzietną, powiedzmy taką, jak jest, mediana taka jest, powiedzmy pięcioosobowa rodzina wielodzietna, przez te 2,6% zaległości to by dało w sumie 13% by musiało z tego się zrobić, a jest niespełna 2. Czyli jakby wniosek, że to te rodziny głównie mają problem, on jest nie do końca uprawniony, choć z pewnością wymaga jakiejś głębszej analizy. Spośród rodzin wielodzietnych funkcjonujących w Tarnowskich Górach 1252 rodziny, a niespełna 4900 osób posiadają kartę dużej rodziny. Na pewno nie jest normą, że rodziny wielodzietne ograniczają swoje płatności na rzecz miasta. Żeby pomoc była świadczona temu, kto jej potrzebuje, od tego jest system. Nakładanie na system odbioru odpadów komunalnych czapki w postaci informacji zbieranych od każdej osoby, która składa nam oświadczenie o ilości osób zamieszkujących jego nieruchomość, nakładanie na to informacji o ilości rodzin wielodzietnych przy ograniczeniach wynikających z RODO, no to znowu są etat, może dwa etaty osób, które musiałyby się zająć przetwarzaniem tej informacji na poziomie miejskim. Tymczasem tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, tam, gdzie ta pomoc, gdzie tą pomoc można utrzymać, czyli w MOPS-ie dobrze funkcjonującym, więcej niż co czwarta złotówka z naszego budżetu idzie do pomocy społecznej, tam te informacje wszystkie w jednym ręku są. Jeżeli tylko ktoś tej pomocy potrzebuje, to ją otrzyma. Zasiłki stałe za rok 2020 to ponad 1 000 000 złotych. Blisko 2 000 000 zasiłki i pomoc w naturze. Posiłek w szkole, w domu. To jest często do dzieci z rodzin wielodzietnych kierowane. To jest ponad 1 100 000 złotych. Ja tylko te duże pozycje chcę państwu przytoczyć. 16 milionów to świadczenia rodzinne. Program 500 plus w Tarnowskich Górach przekroczył 61 milionów złotych.
współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, prawie 3 miliony, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, też ważne, bo my, jeżeli ktoś nie zapłaci za śmieci, to kubła nie zabierzemy na te śmieci. Natomiast jeżeli ktoś za prąd nie zapłaci, bądź za wodę, no to prąd można odciąć, wodę też dostawca wody może odciąć. Warto o tym pamiętać. Nie będę wspominał o innych programach osłonowych przez nasz Tarnogórski MOPS realizowanych. Mogę Państwa odesłać do raportu za rok miniony, który za chwilę w Radzie Miejskiej będę przedstawiał. Czyli przychylam się do apelu Pani Radnej, pomagać tym, co potrzebują. Do kontroli jeszcze bym się odniósł tutaj, bo pytał Pan Radny, czy burmistrz wie o tym, że są kary finansowe. Odpowiadam prosto, tak, burmistrz wie. Burmistrz wie o tym, że mogłyby być na gminę nałożone kary finansowe, gdyby gmina nie spełniła poziomów recyklingu. Gmina spełnia, Pan Naczelnik przedstawili tutaj Państwu konkretne dane. W raporcie za rok 2020 te dane również Państwo znajdziecie. Natomiast co do kontrolowania, chcę przypomnieć, że już wiosną zeszłego roku wojewoda śląski skierował do wójtów, burmistrzów pismo, w którym zalecał ograniczanie kontroli dotyczących palenisk, tych, na które taki nacisk był silny, do niezbędnego minimum w związku ze stanem pandemicznym. Czy w sytuacji, kiedy ja ograniczyłem wysyłanie strażników miejskich na kontrolowanie palenisk miejskich, palenisk w domach, gdzie ten kontakt, powiedzmy sobie, z osobami był, no z kilkoma osobami. Czy w tym momencie wysyłanie urzędników miejskich do kontroli kubów z odpadami byłoby celowe? Odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie. W mojej ocenie byłoby to szkodliwe, a wręcz zagrażające zdrowiu i życiu urzędników. Jedno z pytań Pana Radnego, ale my się tak szczególnie od lat lubimy, to ja już rozumiem, że Pan Radny musi mnie uszczypnąć, żeby się lepiej poczuć. Pytanie, czy ja już jestem wypalony, już nie czy czuję się wypalony, a czy jestem wypalony. Panie Radny, rzuciłem palenie w roku 94, więc jestem już takim, jestem od wielu lat niepalącym albo nałogowcem niepalącym obecnie od wielu lat, więc ani się nie wypaliłem, ani nie jestem wypalony i zapewniam Pana, że nie poszukuję pracy w żadnej spółce Skarbu Państwa na stanowisku dyrektorskim. Nie poszukuję takiej pracy. Praca, którą obecnie wypełniam, poprzednio również, którą wypełniałem wcześniej. Obie prace bardzo mi się podobały i podobają. Ja tak uszczypnąłem w zamian w drugą stronę, Panie Radny. Pyta Pan, jeden z radnych pyta o kaucję za butelki szklane. Panie Radny, nie tylko za szklane. Za wszelakie opakowania takie kaucje mogłyby być nałożone i gdyby, dopóki aluminium było tanie, to polskie lasy i ulice w miastach były zaświecone puszkami po napojach. Z chwilą, kiedy ceny metali kolorowych znacząco wzrosły, są one na plażach, w parkach i wszędzie wyzbierane. Dlaczego? Bo się opłaca. Gdyby na butelkę typu PET była nałożona kaucja, złotówka, jednorazowy pierwszy zakup kosztowałby drożej, ale nikt by tej złotówki na ulicę, ani w lesie, ani w parku nie wyrzucił pod nogi. Nikt by tej złotówki nie wrzucił do kubła ze zmieszanymi odpadami. Każdy by zadbał o tą butelkę, o tą złotóweczkę. Mówiłem o tym na wielu spotkaniach, w wielu gremiach. O ile sobie przypominam, również na jednej z komisji sejmowych, już nie pomnę, której wskazywałem na taką konieczność. O tej opłacie produktowej mówimy w kraju od lat, ale nikt się nie podejmuje jej zrealizować. Przerzucona jest odpowiedzialność za zbiórkę odpadów na gminy. Całkowicie jest zdjęta z wytwórców opakowań, wytwórców odpadów. Stąd jak Państwo na Allegro zamówicie, a w dobie pandemii tych zamówień na Allegro i innych portalach było bardzo, bardzo, bardzo wiele, to zamówienie pudełka zapałek powodowało, że prócz pudełka zapałek dostaliście Państwo pół kilograma makulatury. Jeszcze trochę folii pudełkowej. Było co utylizować. Oczywiście to pudełko zapałek jest tu przesadą,
ale tak się dzieje, zarówno osoba dokonująca handlu na odległość, jak wytwórca kompletnie nie ponoszą kosztów utylizacji odpadów. I to jest błąd, którego nie można zmienić z poziomu burmistrza Tarnowskich Gór, z poziomu Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, a to wymaga niestety decyzji na szczeblu krajowym. Mówię to głośno, liczę na to, że ktoś tego, co mówię, po raz kolejny słucha i może tym razem z tego zrobi użytek. To tak myślę, że to lekko z sennej atmosfery, która się już zrodziła, pan radny zapytał, że ma wrażenie, jakbyśmy coś przespali. Panie radny, nie, ja nie spałem. Razem czegoś nie przespaliśmy. Jako wiceprzewodniczący, panie radny Garus, pan powinien być na tyle dobrze poinformowany, co się działo w dyskusji nad śmieciami czy gospodarką śmieciową w Tarnowskich Górach, że myślę, że niemożliwe jest, żebyśmy razem coś przespali. I wreszcie w kilku wątkach państwa wypowiedzi pojawił się temat spalarni. Spalarnia, bardzo niemodne słowo, rok 92, pomysł wybudowania na Popelkach takiej spalarni, bardzo ostry sprzeciw społeczeństwa. To było 30 lat temu niemal, dziś całkowicie inna, odmienna świadomość społeczeństwa. Poza tym nie używał już nikt słowa spalarnia. Dzisiaj mówi się o termicznych instalacjach, czy instalacjach termicznej utylizacji odpadów. Miałem okazję uczestniczyć, zwiedzać taką termiczną instalację 2 lata temu w Krakowie. Tamta instalacja, żeby móc być zasilana w sposób ciągły, potrzebuje rocznie 220 tysięcy ton. Tarnowskie Góry, jak państwo widzieliście na prezentację, w tym obfitym roku ubiegłym pandemicznym wytworzyły 40 kilka tysięcy ton. A więc znacząco za mało, 30 kilka tysięcy ton, znacząco za mało do tego poziomu, żeby warto było, ten próg opłacalności po prostu jest za niski, ale to nie wszystko. Nawet gdybyśmy do Tarnowskich Gór byli w stanie sprowadzić dzisiaj brakujących 100-150 tysięcy ton odpadów do spalenia, do utylizacji, to mielibyśmy nadmiarowe ciepło, które też jest z punktu widzenia środowiska odpadem, z którym nie mielibyśmy absolutnie co zrobić. A więc istotna jest nie tylko ta lokalizacja tego typu instalacji, istotna jest, jeżeli chodzi o miejsce z punktu widzenia dowozu odpadów komunalnych, ale również z punktu widzenia odbioru ciepła. I taką dyskusję toczyliśmy w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie taką instalację ewentualnie można by było posadowić. I zgłosiło się o dziwo kilka miast, centralnie na Śląsku położonych, w tym na przykład Ruda Śląska, która chętnie wskazałaby lokalizację takiej instalacji. Była zgoda absolutnie co do tego, że nie ma lepszego podmiotu niż Metropolia, która mogłaby się takim tematem zająć. My dziś w ramach Metropolii organizujemy wspólny transport metropolitalny. Teraz, jak zajęła się autobusami, teraz zajmuje się, przechodzi na koleje Metropolia. Krok po kroku zwiększamy jakby zakres działalności Metropolii. A jeszcze ta Metropolia, powiem, z udziału w podatkach, z naszych składek ma sporo, ma finansową górkę finansową. Stąd budowa takiej metropolitalnej instalacji byłaby ze wszechmiar skazana. Niestety po podjętej uchwale intencyjnej wojewoda śląski uchylił tą uchwałę, wskazując, że Metropolia w ustawie wprost nie ma wskazanych zadań do realizacji, którą jest gospodarka komunalna śmieciami. Czy temat jest w związku z czym zamknięty? Już najprościej byłoby ze szczebla ustawodawcy zmienić zapisy w ustawie o Metropolii. Po co tworzyć nowe twory, jeżeli tak to jest możliwe? Jeżeli jednak to się nie uda, to jest dyskutowane w tej chwili w Metropolii, aby tworzyć gminne związki, czy międzygminne związki, które tym samym tematem by się zajęło. Tylko po co tworzyć nowy twór w sytuacji, kiedy jeden twór zorganizowany z wszystkimi strukturami istnieje i mógłby się tym zająć. Dodatkowo rozmawiamy na ten temat już nie w ramach całej aglomeracji śląskiej, a w ramach
w ramach podregionów w subregionie centralnym. Nasz podregion to miasta takie jak Bytom, Piekary i do tego gminy powiatu tarnogórskiego, oczywiście z Tarnowskimi Górami, no nie jest to najbogatszy z podregionów. Bytom byłby ewentualnie chętny do zainwestowania wraz z innymi gminami w taką instalację, ale to jest w tej chwili temat, na tym etapie jesteśmy, że dyskutujemy. Jeżeli ktoś używa słowa, że Tarnowskie Góry odpychają temat spalarni, to takie słowo zostało użyte, to stwierdzam, nie odpychamy tego tematu. Uważamy, że docelowo jest to jeden z najlepszych, na dzień dzisiejszy, więc chyba najciekawszy sposób utylizacji odpadów. Dziękuję radnemu Wardzie za ten głos tutaj, który no, wykazał się pewną odwagą. Jak burmistrz Skabaczewski zresztą później powiedział, ta odpowiedzialna postawa to jest pożądana, ona zawsze stoi naprzeciw populizmowi. Odpowiedzialność zawsze jest naprzeciw populizmowi. I mam takie wrażenie, że tutaj dzisiaj sam czas trwania naszej dyskusji, ilość dyskutantów przy tym temacie, zwłaszcza z jednego klubu, wybaczcie Państwo, że to na to wskaże, to się zdarzyło chyba w tej kadencji po raz pierwszy, że miał wskazać na to, że tak jakby gmina Tarnowskie Góry chyba utraciła kontrolę nad tym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Więc chcę mocno, z całą stanowczością na koniec stwierdzić, żadnej kontroli nad systemem odbioru odpadów nie utraciliśmy, a zdecydowanie skutki podwyżki, które mieszkańcy z pewnością odczują, na to nie jest to w żaden sposób obarczone naszą winą. Uwarunkowania zewnętrzne spowodowały, że gospodarka komunalna dzisiaj kosztuje. Powody wielokrotnie w ciągu dzisiejszej sesji padły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Runda ad vocem. Do rundy ad vocem zgłosiło się 5 radnych. A pani Aleksandra Król-Skowron, pan Piotr Szczęsny, Łukasz Garus, Jarosław Ślepaczuk oraz pan radny Janusz Śniedka. Poproszę bardzo o zabranie głosu pani Aleksandra Król-Skowron. Czas 2 minuty. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Zacznę od kilku odpowiedzi. Panie Dariuszu Wardo, gdzie byliśmy? No, byliśmy w szpitalu na łóżku operacyjnym. I brałam udział we wszystkich innych komisjach, na których zadałam pytania. Panie naczelniku, odpowiedź, którą pan mi udzielił, byłaby dla mnie zrozumiała, jeżeli by pan wiedział, że po drugiej stronie nie ma pan samorządowca z doświadczeniem zawodowym. Pozwolę sobie wytłumaczyć mieszkańcom. Szanowni Państwo, 90 dni termin związania z ofertą to jest tylko i wyłącznie termin, kiedy powinna zostać podpisana umowa. To nie jest termin, kiedy powinna rozpocząć się umowa. Można było podać dane do listopada, można było podać szacunkowe, bo tak, że Państwo podawaliście szacunkowe dane. Można jeszcze w związku z artykułem 252 podpisać umowę trochę później, ustawy prawo zamówień publicznych. Zabolały mnie słowa pana burmistrza Skrabaczewskiego, mówiące, że trzeba być chyba o zdrowych zmysłach, żeby nie wiedzieć, nie znać podstawy prawnej do podpisania aneksu. Panie burmistrzu, ja wiem, jaka jest podstawa prawna podpisania aneksu. Ja pytam, jaka jest podstawa prawna wprowadzenia aneksu za 2019-20 i pierwszą połowę 2021 do stawki za 2021, druga połowa i 2022. I to było moje pytanie, więc wydaje mi się, że generalizowanie z niewiedzą, bardzo mi prosiła o nie, nie taki kolokwializm. Jakby liczyłam stawkę bardzo prosto. Jeżeli panie burmistrzu odjąłby pan tą złotówkę, byłoby 32 zł, a jeżeli tą złotówkę, której panu brakuje, dodałby pan w roku 2019, byłoby 22 zł, czyli różnica byłaby 10 zł. Prosto, przypomnę tylko, że moje wykształcenie jest techniczne i chyba matematykę mam dobrze opanowaną.
Panie burmistrzu Arkadiuszu Czerwin, ja biorę odpowiedzialność za własne słowa. Pokazałam to. Proszę powolutku kończyć, pani radna. Pokazałam to w poprzedniej, na poprzedniej sesji. I teraz nie byłoby dla mnie problemu, jeżeli by ta stawka była na poziomie 32 zł. Boli mnie ta złotówka, za którą państwo wstawiliście i moim zdaniem nie ma podstawy prawnej do wstawiania tej złotówki. Trzeba było podjąć działanie w 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu ad vocem radny Piotr Szczęsny. Proszę bardzo, czas 2 minuty. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja chciałem się oczywiście wypowiedzieć do twojej pierwszej części wypowiedzi, a mianowicie zastanawiam się, czy doczekamy się jako mieszkańcy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej do takiego rządu, który stworzy warunki, stworzy takie elementy ustawy, akurat do tego projektu ustawy o odpadach komunalnych, żeby mogli mieszkańcy płacić za wyrzucone śmieci. I to rozmawiałem z posłami na ten temat i pytają jak. No bardzo prosto, woreczki wystarczy rozdać mieszkańcom, ale najprościej jest tym mieszkańcom, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych. Jeżeli przekroczy limit, proszę bardzo, płacisz chłopie więcej. Ale to jest modernizacja całego systemu. Nie tylko w tym projekcie ustawy, ale w wielu projektach na terenie naszego kraju. Ja chciałem powiedzieć, że mała prolongata jest, mała zniżka jest dla osób, które nie korzystają ze zbiorników, znaczy z pojemników na odpady biodegradalne. To jest złotóweczka, to jest mało, dlatego że proszę zauważyć, że ja mam dosyć dużą działkę. Jak zaczynam kosić, to koszę 4 godziny. Oczywiście nie kosiarką, którą się pcha, tylko muszę wsiąść na dzionnik i muszę kosić co najmniej 4 godziny. Takich sąsiadów mam 4. Mam maszynę do cięcia gałęzi i inne jeszcze maszyny, które całkowicie mielą te elementy, które są z ogrodu. I należałoby się zastanowić nad większą, wynagrodzić te firmy, te osoby, które rzeczywiście dokonują sami biodegradacji. Proszę zauważyć, że rolnicy, a jest ich kilkudziesięciu, no nie wiem, ale ponad setka, ja mówię o gospodarstwach rolnych, którzy też mają pojemniki biodegradalne, a nie wyrzucają tamtych pojemników. I to należy uwzględnić, jeżeli chodzi o odpady komunalne. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, cała Rada, komisje muszą się tym zająć. Proszę żeby kończyć, ewentualnie stwarzać takie projekty uchwał i docierać do premiera, żeby zmodernizować ten projekt uchwały. Należy również stwarzać warunki dla konkurencji, dla linii przetwarzania odpadów biodegradalnych, które istnieją na terenie Śląska, które nie zajmują się odpadami, ale takie linie produkcyjne przetwarzania mają, czyli robią z tego normalny nawóz. Ale to jest może dyskusja na komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu ad vocem Łukasz Garusz. Proszę bardzo, czas 2 minuty. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Dziękuję za odpowiedzi, które padły. No, nie na wszystkie pytania te odpowiedzi padły. Tak właściwie chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli radny pyta o jakąś rzecz, o podstawę prawną, to należy udzielić odpowiedzi. Artykuł taki, taki, numer ustawy, no bo od tego jest Rada Miasta, żeby zadawać pytania, a jest organem nadzorczym, a burmistrz ma odpowiadać, a nie tam kpić z radnych, że a co, nie wie, czy coś takiego, no to taka uwaga formalna, metodyczna. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, panem Piotrem Szczęsnym, że może należy bardziej tutaj promować te kompostowniki i zagospodarowanie odpadów przez dane osoby. No, przed sytuacją jesteśmy trudną. No, w jeden dzień tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, pomyśleć, ale no, należy rozmawiać, cały czas szukać jakichś nowatorskich rozwiązań. Może jakaś termiczna obróbka odpadów,
są pewne nowe technologie, mam na myśli zgazowanie. Poszukałem sobie na szybko w internecie na ten temat. Są różne takie kwestie. Nie wiem, panie burmistrzu, czy na terenie naszego miasta by coś takiego mogło powstać, czy gdzieś sąsiednich, może w Bytomiu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie samodzielnie, no to może na zasadzie porozumienia międzygminnego. Artykuł 74 podpowiadam ustawę o samorządzie gminnym. Można by tutaj taką kwestię zastosować. Chciałem, żeby burmistrz odpowiedział, czy w tej właśnie kwestii nowych technologii, w szczególności zgazowywania odpadów, uzyskiwania gazu, energii, co by można z tym, jak to można zrealizować? No i jeszcze taki argument, że ciepło jest odpadem i nie mielibyśmy co z nim zrobić, no też jest troszeczkę dziwny to argument. Mamy tyle domów opalanych węglem, kopci to strasznie, powietrze jest zanieczyszczone. Proszę powoli kończyć, panie radny. Rozważmy, czy z tego ciepła powstałego nie moglibyśmy podłączyć więcej domów, dzięki temu mielibyśmy przy okazji jeszcze świeże, czystsze powietrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny do głosu ad vocem, pan radny Jarosław Ślepaczuk, proszę bardzo, czas 2 minuty. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No, cieszę się, że zgadzam się w jednej rzeczy w ocenie z panem burmistrzem Czechem, że skala podwyżki jest drastyczna. Natomiast panie burmistrzu, zapytał pan, po co tworzyć nowy twór? Mówię tutaj o instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Właśnie po to, że jest to jedno z niewielu narzędzi, którym dysponuje samorząd, aby obniżyć tą cenę. Rozmawialiśmy o kompostownikach, co zresztą potwierdził słowami pan naczelnik Piotr Machura, że koszty odzysku właśnie z odpadów biodegradowalnych powinny odzwierciedlać faktyczną skalę ponoszonych kosztów. I przypomnę, że w umowie mamy zapisane około 4 milionów złotych, co w przeliczeniu pozwoliłoby obniżyć koszty w wysokości 4 zł. Widzę taką pewną nieprzychylność temu pomysłowi, szczególnie pan Piotr Skrabaczewski wskazuje, że nie ma możliwości, że kontrole RIO i tak dalej. Natomiast panie burmistrzu, proszę przejrzeć, jest program udostępniania przez samorządy mieszkańcom, którzy się zdecydują na taki krok, kompostowników, i jest to w zgodzie z prawem. Natomiast również nie mogę się zgodzić z jedną rzeczą. Przenoszenie kosztów mijającej umowy, i tutaj ja zadałem wyraźne pytanie o podstawę prawną, a moim zdaniem jest kierunkiem niewłaściwym, bo ta kwota miliona złotych wpływa. I tak zbierając tutaj złotówkę, tu 4, tu 2, to nie jest wyciąganie pojedynczych elementów układanki czy koszyczka, jak pan burmistrz Czech wspomniał, tylko to jest troska o naszych mieszkańców. I każda złotówka, bo dla mnie akurat tak jeden z radnych powiedział, no tam 33 zł. Moi wyborcy, którzy zgłaszali problem drastycznej podwyżki, wskazywali, że każda złotówka ma dla nich szczególne znaczenie i też czuję się w pełni odpowiedzialny w swoim głosowaniu, które za chwilkę będzie przeprowadzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatni do głosu ad vocem zapisał się radny Janusz Świetka. Proszę bardzo, zabranie głosu. Czas 2 minuty. Szanowni Państwo, jak zwykle widzimy tutaj sytuację, gdzie przyjęty standard wypowiedzi przy trudnych projektach uchwał mamy w następujący sposób. Najpierw wypowiada się pan wiceburmistrz Skrabaczewski ponad godzinę o wszystkim, żeby tylko jak najmniej, mówiąc brutalnie, wspomnieć konkretów. Potem jest ucieczka w kierunku rządu RP. Ja chcę zapewnić pana wiceburmistrza, że rząd RP naprawdę stara się i dba o obywateli, panie wiceburmistrzu. Wyjątkowo dba. Życzyłbym sobie, żeby pan tak dbał o obywateli miasta Tarnowskiej Góry jak rząd RP. A co do pytań do pana burmistrza, no jak zwykle najważniejsze pytanie zadałem panu burmistrzowi na końcu, ale pan burmistrz no, nie powiedział nam tutaj, nie potrafił nam powiedzieć, jakie nowatorskie rozwiązania proponuje mieszkańcom na przyszłe lata. Czy tylko i wyłącznie proponuje nam tutaj dalszy kroczący wzrost opłat za śmieci. Dlatego zgody ze strony Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. No i dlatego też, proszę Państwa, nie możemy, generalnie zachęcam do głosowania przeciwko wzrostu opłat mieszkańców Tarnowskich Gór. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę pana burmistrza. Tak, dziękuję. Pozwolicie państwo, że teraz wbrew standardowi wypowiedzi to burmistrz będzie mówił pierwszy,
myślę, że odpowiem na pytania. Dziwi mnie tylko trochę, czy pan radny Śniadka ma jakieś upoważnienie od pana premiera, że zapewnia burmistrza o tym, że rząd dba o mieszkańców. Nie wiem, na jakiej podstawie. No, możemy zapewniać, każdy z nas w swoim imieniu własnym. Na temat nowatorskich rozwiązań, to może sobie pan radny w takim razie sam wymyśli więcej coś. Mówił o tym burmistrz, mówił o tym naczelnik Machura. Dyskutowaliśmy o instalacji termicznej utylizacji odpadów, a reszta to mogę panu radnemu w tej chwili powiedzieć, że na przykład prowadzimy kosze z elektroniczną identyfikacją osoby wrzucającej odpady na odcisk palca bądź też na tęczówkę oka. To będzie nowatorskie rozwiązanie, takie smart kosz na śmieci. To specjalnie na życzenie pana radnego sobie wprowadziłem. Pan radny Ślepaczuk już w tym temacie jest, widzę, wyćwiczony, on już wie jakie zdanie ma i wie nie od dzisiaj, tylko od paru dni. Myślę, że przynajmniej od poprzedniej komisji. Tak to, panie radny, już w naszej historii było. Przeżyliśmy razem w samorządzie wiele, wiele lat. Pamiętam nasze dyskusje wcześniej, to był co woda, to był temat był wody. I dokładnie te same argumenty. Moi mieszkańcy, moi wyborcy, każda złotówka jest dla nich szczególnie ważna. Panie radny, przy każdej tego typu dyskusji, dla mnie też każda złotówka jest szczególnie ważna. Zdecydowanie tu się z panem zgadzam, z mieszkańcami też. Natomiast nie zrozumiał pan mojej odpowiedzi, podobnie zresztą jak pan radny Garus, który nie słuchał mojej wypowiedzi, bo podpowiada mi pan radny Garus, że rozwiązaniem są porozumienia międzygminne. Jak sobie pan radny odtworzy, co mówiłem na temat metropolii, co mówiłem na temat subregionu i podregionu i na temat związków międzygminnych, to pan będzie wiedział, że właśnie o tym mówiłem bez pana podpowiedzi. Na to wpadliśmy w innym miejscu. Natomiast pan radny Ślepaczuk, nieuważnie słuchając, wybaczy pan drogi kolego, powiedział pan, po co tworzyć nowy twór? Ja nie odnosiłem tej wypowiedzi do instalacji termicznej utylizacji odpadów. Ja odnosiłem tą wypowiedź do właśnie międzygminnego związku. Po co tworzyć nowy twór, skoro istnieje metropolia, która mogłaby się tym, gdyby stworzyć ramy prawne, zająć. Pan radny Szczęsny, fajnie, Piotrze, naprawdę fajnie. Worek i dobrze, jeżeli więcej, to płacisz. Pan radny mówi jako osoba uczciwa z założenia. Jeżeli by miał zamiast jednego worka dwa worki, to zapłaci odpowiednią kwotę do skarbonki miejskiej. Niestety są też mieszkańcy bardziej przedsiębiorczy i będą chcieli jeden worek, bo to im wystarczy, natomiast drugi worek wyląduje w lesie albo na działce niezamieszkałej, a za chwilę Piotr Machura i jego pracownicy jako dzikie wysypisko odpadów zgłoszone na miejskim ekoportalu będą ten drugi worek usuwać. Podobnie jest tą złotówką za kompostownię. Myśmy o tym dyskutowali już parę miesięcy temu, w związku z czym ja nie chciałem tego wątku dzisiaj rozwijać, ale faktycznie to jest podobna sytuacja. Jeżeli zamiast złotówki byłoby to 10 zł przykładowo, znacząca obniżka kwoty, to gwarantuję panu radnemu, że przy następnym rozdaniu wszyscy mają kompostowniki. Tylko w kompostowniku będzie tyle, co będzie, a śmieci, które powinny trafić do biodegradowalnych odpadów, czyli dzisiaj do brązowych, trafią do czarnych zbiorników albo do lasu. Myślę, że tu jeszcze nie dorośliśmy wszyscy do tego, żeby te słuszne, skądinąd logiczne, jak pan mówi, to jest logiczne, co pan mówi, rozwiązania zastosować. I wreszcie do pani Aleksandry jeszcze uwaga. Pani Aleksandro, jak się chce przeuderzyć, kij się znajdzie. Jakby było później, jakby przetarg ogłoszony wcześniej, byłoby, że za wcześnie. Jak później, to za późno, bo mogło wzrosnąć cena jeszcze do 38 zł, nawet bo taka górna granica. Tu robimy, ten urząd pracuje tak jak może. To nie jest jedyny przetarg, nad którym pracowaliśmy. Opracowujemy równolegle wiele, wiele innych przedsięwzięć inwestycyjnych, nad którymi pracuję. I każdy termin, jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, będzie zły. Myślę, że stawmy ten temat. Natomiast nie zgodzę się z panią i musielibyśmy tego jeszcze raz odsłuchać, żeby ktoś mówił o niespełności rozumu w kontekście do konkretnej osoby albo
w kontekście do podstawy prawnej. Podstawa prawna, pan radny Garus oczekiwał, że ja mu zacytuję, artykuł, paragraf, punkt, ustęp, podpunkt. Jeszcze może jakie tyle. Nie, panie radny, ja jestem, podobnie jak pani radna, jestem technicznym człowiekiem. Nie jestem prawnikiem. Nie jestem od tego, żeby cytować artykuły i paragrafy. Natomiast wiem, że gospodarka śmieciowa musi się równoważyć w gminie. Ona się musi równoważyć. Więc gdybyśmy kosztem tego aneksu zostawili na gminie, i tak by to zapłacili ostatecznie mieszkańcy, tylko w innej formule, w innej formie, w formie podatków. Ale zapłacili, tego by nie zapłacił nikt z Warszawy ani z Katowic. Stąd dla zrównoważenia tej gospodarki koszty tego aneksu są doliczone do umowy na najbliższe 18 miesięcy. Natomiast tu teraz jak techniczny z technicznym, pani radna. Gdybyśmy dołożyli w roku 2019, jak pani proponowała teraz przed chwilą, teraz pani to proponowała, jedną złotówkę, to natychmiast byście mnie państwo pytali, na jakiej podstawie, skoro z przetargu wychodziło, że ma być złotych 21, to dlaczego 22? Na jakiej podstawie, panie burmistrzu? A pan radny Garus by zapytał, żeby jeszcze podać artykuł i paragraf stosowny do tego. Nie. Na tej podstawie nie można było tej kwoty wtedy zwiększyć. A nawet gdybyśmy to wtedy za ogólną wszystkich zgodą wprowadzili, to pobieralibyśmy od mieszkańców przez 24 miesiące obowiązywania umowy o złoty więcej, niż wynikało to z przetargu, a teraz przez 18 kolejnych miesięcy byśmy ten złoty odjęli. O 6 miesięcy mi się tu nie zgadza w żaden sposób. Broń Boże, nie mówię o rozumie tu w żaden sposób. To po prostu mi się jak technicznemu coś nie zgadza. A na dodatek w obydwu tych okresach mielibyśmy tą gospodarkę finansowo niezrównoważoną, bo w aktualnym okresie pojawiłaby się nadwyżka, przewidywana wtedy jeszcze, bo no, ostatecznie się okazało, że jej nie ma, ale w obecnym, tu się zgodzę, byłaby ta cena normalna, taka jak wynikała z przetargu. Także nie ma zgody, pani radna, na te argumenty, które pani przedstawiła. Z przykrością to stwierdzam, a wynik głosowania i tak znamy już teraz. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja chciałbym jeszcze raz tu mocno podkreślić, że ja to tłumaczyłem, tylko jakby tematyka jest dosyć trudna. Państwo spotykacie się z nią nie na bieżąco. Ja nie deprecjonuję tego, że wiedzy, natomiast sam fakt, że jeden z radnych mówi w tej chwili, że on w internecie przeczytał o zgazowaniu tam czegoś. Ja znam zgazowanie węgla, bo to tak. Taka Wydział Karbochemii powstał na Politechnice. Natomiast żaden z nas nie jest specjalistą od bardzo wąskiego chyba, bo to nawet nie jest kwestia energetyki, tylko bardzo wąskiego przedziału wiedzy i my musimy się opierać na dostępnej wiedzy. Natomiast zdrowy rozsądek i rozpoznanie tematu, jeszcze raz tu podkreślam, bo pan radny Ślepaczuk też do tego jakby się odnosił, że ten termiczny zakład przetwarzania odpadów to jest jakieś remedium na tą stawkę. W całym strumieniu tych odpadów w Tarnowskich Górach, to mówimy tu o kilku tysiącach tej warstwy kalorycznej. Znaczy nie przyjmuje się do spalania wszystkiego, co jest tak zwane podsitowe, co idzie na składowisko. To muszą być odpady kaloryczne. Tam jest określona ilość kilojuli na tonę. To spalanie musi być wspomagane innymi procesami, żeby uzyskać odpowiednią temperaturę. Więc mówimy tu o dosyć skomplikowanych technologiach. Jest gdzieś tam wdrażana kwestia tak zwanej pirolizy, czyli takiego sposobu spalania
jakby zupełnie innego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja to, tak jak pan burmistrz mówił o tym, że był na tym zakładzie przetwarzania termicznego, czy mówiąc popularnie spalarni w Krakowie, ja byłem w Poznaniu i byłem też w innym obiekcie. Poza tym mamy tutaj na miejscu firmę światową Veolię, która jest odpowiedzialna za całość ciepłownictwa. Rozmawiałem wielokrotnie, Veolia zarządza taką właśnie ciepłownią w Poznaniu, gdzie budowała to z miastem Poznań. No koszt wtedy jeszcze były dotowane spalarnie. W tej chwili według mojej wiedzy chyba takich dotacji nie ma. To są tak ogromne koszty, że po prostu takie miasto jak Tarnowskie Góry, to sobie włóżmy między bajki, że my możemy mieć spalarnię. Poza tym nie chcę się w ogóle odnosić, czy ona by miała stanąć, nie wiem, na osiedlu kolejarzy, osadzie Jana, czy gdzie, czy w Rybnej na przykład. Więc nie, przestańmy opowiadać takie historie. Poza tym mówimy o spalaniu odpadów komunalnych, ale też i innych wielu rzeczy. To są potężne inwestycje, one są w Polsce zaniedbane. Taki podmiot jak Metropolia może sobie z tym poradzić. Ktoś to bardzo literalnie czytając prawo, tak jak to tu też często to prawo, podstawa prawna zanegował, jest to niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, a ja nie jestem prawnikiem, ale zdrowy rozsądek chyba jeszcze mi dopisuje, dzięki Bogu. Więc nie ma sensu o tym rozmawiać w tej chwili. To jest cały problem odbioru, transportu, zagospodarowania. Odbiór, transport to są najprostsze rzeczy, jakie mogą być. To my tu razem zrobimy firmę transportową, wyleasingujemy i będziemy to... I będziemy to robić. W każdym bądź razie to jest trywializowanie tematyki. Stan obecny jest taki, że mamy firmę specjalistyczną, która ma misję, to jest firma światowa Remondis. Czy to jest dobrze, czy nie, nie chcę o tym dyskutować. Też radni podjęli taką uchwałę kiedyś i też im się wydawało, że jest dobrze. Ta firma, mamy udział w tej firmie, widzimy jakie ma wyniki. Te wyniki są poniżej, że tak powiem, no oczekiwanych moim zdaniem w biznesie i też przez właścicieli, ale ponieważ to jest firma z misją, to ona po prostu składa oferty. Mówię, boję się tego, że w pewnym momencie pewne gminy nie będą obsługiwane, bo nie będzie się opłacało. Ktoś będzie wybierał tylko Rodzynki, tylko takie firmy, gdzie się to opłaca. Problem jest w tej chwili nie, czy my podejmiemy taką decyzję, czy nie podejmiemy, tylko czy jesteśmy na tyle dojrzałymi ludźmi, samorządowcami, którzy wiedzą, że nie jesteśmy tu po to, żeby opowiadać sobie, tylko żeby skutecznie działać. Skuteczne działanie to jest zapewnienie wywozu odpadów komunalnych i całego procesu jego zagospodarowania przez najbliższe półtorej roku. Natomiast pytanie, co pan premier robi, co ja robię, to jest takie pytanie z rzędu też jakichś opowieści, które nie powinny tutaj padać. Ja mówię tylko o faktach, nie obrażam nikogo. Ja się odnoszę do rządu tego i poprzedniego, wskazując na pewne mechanizmy. Też ja jestem patriotą, jestem człowiekiem, żeby Polska była takim, który chciałby, żeby Polska była silna, żeby wszystkie organy, żeby to systematycznie działało, ale nie działa. I proszę przekazać tam, jak pan rzeczywiście ma kontakt, to proszę przekazać, że nie działa i w wielu obszarach. I trzeba się tym zająć, trzeba się wziąć do roboty, a nie opowiadać jakieś tam głodne kawałki. I teraz tak samo jest czas podejmowania pewnych decyzji. Można powiedzieć nie. No to nie wiem, czy państwo wiecie, co będzie oznaczało, jak zagłosujecie przeciwko. No otóż nie będziemy mogli podpisać tej umowy. Ogłosimy następny przetarg. No przetarg musi trwać i w tym momencie będziemy negocjować tak zwaną umowę z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą.
Jak Państwo myślicie, że co, że ten dotychczasowy wykonawca, wiedząc, że jest jedynym oferentem, że co, że podpisze z nami umowę, nie wiem, za 21 zł, doprowadzimy do tego, że zapłacimy prawdopodobnie więcej. A przepis prawa, który powoduje, że musimy tą wartość aneksu doliczyć do systemu, bo to nie jest nasz wymysł, ja też tego nie chciałem, nie chcę tego, żeby to doliczać, ale takie jest prawo, że to, co zapłacili kiedyś mieszkańcy mniej, muszą zapłacić. Tu nikt nikomu z zewnątrz nie dodaje. Po prostu Tarnogórzanie przez wiele miesięcy poprzednich latach płacili za śmieci mniej, znacznie mniej. I to, żeby nie doprowadzać do sporów sądowych, do roszczeń, które mogłyby uzyskać, jest duże prawdopodobieństwo, po to podpisaliśmy aneks w ramach zakresu, który był dopuszczalny i umową, i przepisami prawa zamówień publicznych. Natomiast musimy tą podwyżkę, która z tego wynikała, rozłożyć na te następne 18 miesięcy. Jeżeli Sejm RP podejmie taką uchwałę, zmieni te ustawy, zmieni te rozporządzenia, wtedy możemy rozmawiać o tym, żeby nie przekładać wprost na mieszkańców, tylko, nie wiem, znowu zastosować dopłaty. Chociaż ja mówię z góry, że jestem przeciwnikiem, bo o ile w kwestii wody i kanalizacji, i tu na przykład, panie radny, mógłbym powiedzieć, że nie będę szukał czegoś innego, ale to ja zrobiłem, że od 5 lat nie ma wzrostu cen wody i ścieków w Tarnowskich Górach. W każdym bądź razie w tej chwili już nie jest dyskusja o złotówce, o dwóch złotych, natomiast jest dyskusja o tym, czy jesteśmy odpowiedzialni na tych swoich stanowiskach, czy nie. I tyle. Już więcej nie będę tematu drążył. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najpierw poproszę o tablicę kworum. Radnych poproszę o naciśnięcie przycisku kworum. Pan radny Janusz Wojewodzic, przycisk kworum poproszę. Czy pan radny Janusz Wojewodzic jest z nami? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo i poproszę teraz o tablicę do głosowania, a radnych poproszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się. Dziękuję bardzo, poproszę o wyniki. 15 radnych było za, 3 głosy przeciwne, 3 głosy wstrzymujące się. Rada Miejska podjęła uchwałę.